is to be here in Poland. To wielka radość, że mogę być. I am amazed because today I had Podolski. Pierogi. Jestem zdumiony, bo dzisiaj jadłem pierogi. I worked with a Polish man in New York City. Kiedy byłem w Nowym Jorku, to pracowałem tam z polskim pracownikiem. He told me about this pierogi. On mi opowiadał o tych pierogach. And he always talked about it. I on cały czas o tym mówił. I had it today. I dzisiaj znowu je jadłem. Znaczy, może pierwszy raz. He used to bring for me kielbasa. On przynosił mi czasem kiełbasę. But he never brought this pierogi. Ale nigdy nie przyniósł tych pierogów. Well, I must confess, it was very tasty. Muszę przyznać, że naprawdę były bardzo dobre. I had the various kinds. Jadłem różne rodzaje tych pierogów. But the one I really liked was the chicken and broccoli. Najbardziej, które mi najbardziej smakowały, to był kurczak z czymś tam. Chicken with what? With broccoli. The... Brokuła. Kurczak z owczakiem i z brokułą. Listen, I bring the love and greetings from the saints in the Caribbean. Przywożę wam serdeczne pozdrowienia od wierzących z Karaibów. And also from Jamaica. I was just in Jamaica. I także z Jamajki, byłem tam właśnie niedawno. Also, we were just in New York. I też byliśmy niedawno w Nowym Jorku. And we were also in Athens, Greece. I w Grecji, w Atenach. So now we are in Poland. A teraz jesteśmy w Polsce. Well, I had a good rest on my way up. W drodze tutaj miałem dobry wypoczynek. But since based upon the hymn. Ale święci, bazując teraz na tej pieśni and the prayer, i modlitwie, I believe the Spirit of God will have me to speak on the Holy Spirit. Wierzę, że Bóg chce teraz mówić przeze mnie o Duchu Świętym. The ministry of the Spirit of God is greatly, greatly neglected amongst us. Służba Ducha Świętego jest niestety mocno zaniedbywana wśród wierzących. And we want to look at his ministry that is found in the scriptures. Chcemy spojrzeć teraz na służbę Ducha Świętego, jak to mamy zapisane w Biblii. I taught this morning, the Lord had given me 2 Corinthians chapter 5. Dzisiaj rano myślałem, że Pan mi poddaje, że mam mówić na temat 1 Koryntian 5. But after listening to the prayer, ale po wysłuchaniu modlitwy, I believe the Spirit of God will have me to touch on his present ministry. Myślę, że wierzę w to, że Duch chce teraz mówić o jego służbie tutaj. The Spirit of God came over 2000 years ago. Duch Święty zstąpił na ziemię ponad 2000 lat temu. And he never left. I nigdy nie opuścił jeszcze ziemi. He's still here. Dalej tutaj jest. He's here to be with us. On jest tutaj, żeby być z nami. And we want to turn to some scriptures to lay a foundation upon which we can continue the ministry of the Spirit. I chcemy teraz spojrzeć na miejsca z Pisma Świętego, które właśnie mówią nam o tej służbie. In John's Gospel, w Ewangelii Jana, and chapter 7, w rozdziale 7, and verse 37 to 39. Wiersze 37 do 39. Jana 7, 37 do 39. A w ostatnim wielkim dniu święta stanął Jezus i głośno zawołał: jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. A kto mówił o Duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w Niego uwierzyli? Albowiem Duch Święty nie był jeszcze dany, gdyż Jezus nie był jeszcze uwielbiony. He was not given until Jesus was glorified. Duch Święty nie został dany, dopóki Pan Jezus nie został uwielbiony. We know that he is a divine person.
My wiemy, że to jest boska osoba. Acts chapter 2. Dzieje apostolskie, rozdział 2. Sorry, Acts chapter 5. Przepraszam, rozdział 5. Verse 3. Wiersz 3. And 4. I 4. Dzieje 5:3. I rzekł Piotr: Ananiaszu, czym to omotał szatan serce twoje, że okłamałeś Ducha Świętego i zachowałeś dla siebie część pieniędzy za rolę? Czyż póki ją miałeś, nie była twoją, a gdy została sprzedana, nie mogłeś rozporządzać pieniędzmi do woli? Cóż cię skłoniło do tego, żeś tę rzecz dopuścił do serca swego? Nie ludziom skłamałeś, lecz Bogu. Hebrews, Hebrajczyków, chapter 9, rozdział 9, and verse 14. Wiersz 14. O ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego ofiarował samego siebie bez skazy Bogu, oczyści sumienie nasze od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu. He was called God in the book of Acts, chapter 5. W rozdziale 5 dziejów widzieliśmy, że został nazwany Bogiem. And he is the eternal spirit in Hebrews, chapter 9. W Hebrajczyków 9 jest nazwany Duchem Wiecznym. Now historically, patrząc historycznie, he came in the book of Acts chapter 2. On wstąpił w Dziejach Apostolskich, rozdział 2. Acts chapter 2 and verses 2-4. Dzieje Apostolskie, 2 rozdział, wiersze 2-4. I powstał nagle z nieba szum, jakby wiejącego gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, gdzie siedzieli. I ukazały się im języki, jakby z ognia, które się rozdzieliły i usiadły na każdym z nich. I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch poddawał. So there are some things we are learning of him. Więc są pewne rzeczy, które uczymy się na jego temat. He came. On przyszedł. He is here. On jest tutaj. He never left. Nie opuścił nigdy ziemi. It's a divine person with us. Jest to boska osoba w nas. He came on the day of Pentecost. On wstąpił w dzień Pięćdziesiątnicy. He formed the body of Christ. On tworzy ciało Chrystusa. He links them to their head in heaven. On łączy nas wierzących z głową w niebie. Ephesians. Efezjan. Chapter 2. Efezjan, rozdział 2. Verse 19 and verse 21 and 22. Wiersze 19 i 21 i 22. Tak więc już nie jesteście obcymi i przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga, na którym cała budowa mocno spojona rośnie w przybytek święty w Panu, na którym wy się wespół budujecie na mieszkanie Boże w duchu. So now he lives in a house. Więc teraz Duch Święty mieszka w domu. In a spiritual house. W domu duchowym. Which he has come and formed as a habitation for the Spirit. Które kiedy wstąpił, uformował je jako mieszkanie. 1 Corinthians. 1 Koryntian. Chapter 12. Rozdział 12. Verse 12 and 13. Wiersze 12 i 13. 1 Koryntian 12, 12. Albowiem jak ciało jest jedno, a członków jest wiele, ale wszystkie członki ciała, chociaż ich jest wiele, tworzą jedno ciało, taki Chrystus. Bo też w jednym duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało, czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni, i wszyscy zostaliśmy napojeni jednym duchem. He has baptized all believers into one body. On ochrzcił wszystkich wierzących w jedno ciało. John's Gospel. Ewangelia Jana. Chapter 14. Rozdział 14. And verse 16. Wiersz 16. Jana 14, 16.
Ja prosić będę Ojca i dam wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki. No, he will be with us forever. On teraz będzie z nami na zawsze. These are things that are true of the Spirit of God. To są rzeczy, które są prawdziwe na temat Ducha Świętego, Ducha Bożego. No, we want to see from Scripture how do we receive this gift, because it's the gift from God. Chcemy teraz na podstawie Pisma spojrzeć na to, jak otrzymujemy ten dar, bo jest to dar od Boga. It tells us in the book of Ephesians. Bóg mówi nam o tym w liście do Efezjan. Ephesians chapter 1. Efezjan, rozdział pierwszy. And verse 13. Efezjan 1:13. W nim i wy, którzy usłyszeliście słowo prawdy, Ewangelię zbawienia waszego i uwierzyliście w niego, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym. Acts chapter 2. Dzieje apostolskie, rozdział 2. And verse 38. Wiersz 38. Dzieje apostolskie 2:38. A Piotr rzekł do nich: upamiętajcie się i niech się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Acts chapter 5. Dzieje 5 rozdział. Verse 31 and 32. Wiersz 31 i 32. Dzieje 5:31. Tego wywyższył Bóg prawicą swoją jako wodza i zbawiciela, aby dać Izraelowi możność upamiętania się i odpuszczenia grzechów. A my jesteśmy świadkami tych rzeczy, a także Duch Święty, którego Bóg dał tym, którzy są posłuszni. No. We receive him by believing. Otrzymujemy go poprzez wiarę. By believing the testimony that God has given of his son, the Lord Jesus. Kiedy wierzymy w to świadectwo, które Bóg wydał o swoim synu. We want to see some results of having the Spirit of God. Chcemy teraz spojrzeć na rezultaty, jakie wynikają z posiadania Ducha Świętego. There is a divine person living and indwelling every believer. Osoba bóstwa teraz mieszka w każdym wierzącym. Thank you very much. There's a divine person living in every one of us. Jest osoba bóstwa, boska osoba, która mieszka w każdym z nas. It tells us. Let's turn to the Gospel of John. Pismo nam mówi w Ewangelii Jana. And verse chapter 14. Rozdział 14. And verse 16. Wiersz 16. Ja prosić będę Ojca i dam wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki. It says, he shall abide with you. Jest napisane, że on będzie z wami albo będzie mieszkał z wami. Verse 17. Wiersz 17. Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna. Wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie. He shall dwell with you and shall be in you. On będzie mieszkać w was i będzie w was. Verse 26. Wiersz 26. Lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. He shall teach you all things. On was nauczy wszystkiego. Chapter 15. Rozdział 15. And verse 26. Wiersz 26. Gdy przyjdzie Pocieszyciel, którego ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca wychodzi, złoży świadectwo o mnie. He shall testify or witness of me. On złoży świadectwo o mnie. Chapter 16. Rozdział 16. Verse 8. Wiersz 8. A on, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu i o sprawiedliwości i o sądzie. He will convict or reprove the world. Czyli przekona świat. Verse 13. Wiersz 13. Lecz gdy przyjdzie on, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie i to, co ma przyjść, wam oznajmi.
It says he will guide you into all truth and will show you things to come. Jest napisane, że wprowadzi was we wszelką prawdę i pokaże wam rzeczy, które mają nastać. And in verse 14, w wierszu 14 czytamy: On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam oznajmi. He shall glorify me. On mnie uwielbi. The ministry of the Spirit of God. To jest służba Ducha Bożego. He has come to tell us about the Lord Jesus. On przyszedł, aby powiedzieć nam o Panu Jezusie. Do we know that Christ is crowned with glory and honor? Skąd my wiemy, że Pan Jezus jest ukoronowany czcią i chwałą? It's because he has come to testify of him. Dlatego, że Duch Święty zstąpił, żeby nam o tym zaświadczyć. But by having the Spirit, no, there are present results. Przez to, że mamy Ducha Świętego, są skutki w czasie obecnym. We turn to the book of Romans. Przechodzimy do listu do Rzymian. Romans chapter 5. Rzymian, rozdział 5. And verse 8. Wiersz 8. Rzymian 5:8. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. This is the first thing the Spirit does when he comes. To jest pierwsza rzecz, którą czyni Duch, kiedy przychodzi. He comes into our lives. On przychodzi do naszego życia. And he brings to our knowledge the love of God. I pokazuje nam, uczy nas jakby miłości Bożej. How God has proven and brought us in guilty. W jaki sposób Bóg udowodnił to, że jesteśmy winni? How he showed to us how far we were from him. W jaki sposób on pokazał, jak daleko od niego byliśmy? Yet still in love, he commended his love towards us. A jednak w swojej miłości okazał nam tę miłość. In that while we were yet sinners, Christ died for us. W tym momencie, kiedy my jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus umarł za nas. John's Gospel, chapter 3 and verse 16. Jana 3:16. For God so loved the world. Bóg tak umiłował świat. That he gave his only begotten son. Że dał swego jednorodzonego syna. That whosoever believeth in him shall not perish, but have everlasting life. Ktokolwiek w niego wierzy, nie zginie, ale będzie miał żywot wieczny. God loves you and I. Bóg kocha ciebie i mnie. But God sent this knowledge to us. Ale Bóg zesłał nam teraz swoją wiedzę do by the indwelling of the Spirit of God. Przez to, że Duch Święty w nas mieszka. Listen, if nobody loves you in this world, posłuchaj, jeśli nikt ciebie nie kocha w tym świecie, God loves you. To Bóg ciebie kocha. God says, I love you so much, I give my son to die for you. A Bóg mówi, że tak cię kocham, że dałem swojego syna za ciebie. The Bible says, Jesus on the cross. Biblia mówi, Jezus na krzyżu. In John's epistle, first epistle, w pierwszym liście Jana, chapter 4, rozdział 4, and verse 9, wiersz 9, in this was manifested the love of God towards us. W tym objawiła się miłość Boga do nas. In that God sent his son into the world that we might have life or live through him. Że Bóg zesłał swojego syna, abyśmy przez niego mieli życie albo mogli żyć. The Spirit of God, Duch Boży, has shed abroad in our hearts the love of God. Duch Boży pokazał, rozlał miłość Bożą w naszych sercach. How I know God loves me? Skąd ja wiem, że Bóg mnie miłuje? The Spirit of God in me. Duch Boży we mnie to mówi. Testify to me. On to świadczy o tym. That God loves me. Że Bóg mnie kocha. The results of having the Spirit of God. Rezultaty posiadania Ducha Bożego. Chapter 8. Rozdział 8. And verse 2. Wiersz 2. Rzymian 8:2. Bo zakon Ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, uwolnił cię od zakonu grzechu i śmierci. In verse 2 is the same Spirit. W wierszu drugim widzimy tego samego Ducha. It's the same Holy Spirit. Ten sam Duch Święty. Who has shed abroad in our hearts the love of God.
który rozlał tę miłość Bożą w naszych sercach. No, he's called the Spirit of Life in Christ Jesus. Teraz jest tutaj nazwany Duchem Życia, który daje życie w Chrystusie Jezusie. Who has come to set us free. Który przyszedł, aby nas uwolnić. All that Adam brought in the fall. Wszyscy ci, których Adam wprowadził przez grzech. All the things that want to hinder me from living a victorious Christian life. Wszystkie te rzeczy, które chcą mnie pozbawić albo przeszkadzają mi w życiu, tym życiu, tego chrześcijańskiego życia. What want to hinder my progress? To, co chce przeszkodzić mojemu postępowi. He has come. On przyszedł. And he has given me liberty and freedom to live for Christ. Przyszedł i dał mi wolność, aby żyć w Chrystusie. It says that set me free. The apostle Paul says. Apostoł Paweł mówi, on mnie uwolnił. From the law of sin and death. Z zakonu grzechu i śmierci. Since there's something that is working against us. Grzech czy grzechy to coś, co działa przeciwko nam. Something in every one of us. Coś, co jest w każdym z nas. The old Adamic nature. Ta stara natura Adama. And the Spirit of God has come. I Duch Boży przyszedł. Say, I'm going to set you free. I powiedział, ja was uwolnię. There is freedom in Christ. Jest wolność w Chrystusie. Freedom. Wolność. The Spirit of Life in Christ Jesus. Duch wolności w Chrystusie Jezusie. Has set me free. Uwolnił mnie. Since that is what the Spirit of God has brought in for us. Święci, to jest to, co Duch Boży przyniósł nam. Verse 9. Wiersz 9. Ale wy nie jesteście w ciele, lecz w duchu, jeśli tylko Duch Boży mieszka w was. Jeśli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest Jego. He is called the Spirit of God. On jest nazwany Duchem Bożym. And he is called the Spirit of Christ. I nazwany jest Duchem Chrystusowym. The same Spirit. Ten sam Duch. But looking at him from various characteristics in his ministry here. Ale możemy patrzeć na niego z różnych stron, różnych charakterystyk. Charakterystyk co do jego służby. That the Spirit of God may dwell in you. Aby Duch Boży mieszkał w was. In other words, the Spirit of God wants to be at home in my life. A więc innymi słowy, Duch Boży chce się czuć jak w domu w moim życiu. He wants to dwell there. On chce tam mieszkać. And you know what? I cannot tell him to leave. I wiecie co? Nie mogę mu powiedzieć, żeby sobie poszedł. He will be with us forever. On będzie z nami na zawsze. And he will be in you and I forever. I będzie w tobie i we mnie na zawsze. As long as I live here. Tak długo jak żyję tutaj. There is the Spirit of God that indwells us. Jest Duch Boży, który mieszka w nas. And he cannot leave. I on nie może nas opuścić. And he will not leave. I on nas nie opuści. We can quench him. Możemy go przygasić. We can grieve him. Możemy go zasmucić. But he is there. Ale on tam jest. So he wants to dwell, you know, like your home. Więc on chce mieszkać, wiecie, tak jak w swoim domu. He wants to live in there with liberty. On chce tam mieszkać z wolnością. But he is also the Spirit of Christ. Ale on także jest Duchem Chrystusowym. He is there to reproduce Christ in our lives. On jest tam po to, żeby reprodukować się. Wytwarzać obraz Chrystusa w nas. In the book of Acts chapter 11. W Dziejach Apostolskich rozdział 11. It says that they were called Christians first at Antioch. Czytamy, że chrześcijan tak po raz pierwszy nazwali w Antiochii. Because their features reflected Christ. Ponieważ ich cechy przedstawiały Chrystusa. So the Spirit of God wants to bring out the features of Christ in our lives. Tak więc Duch Boży chce okazać te cechy Chrystusowe w naszym życiu. In verse 11. W wierszu 11.
czytamy Rzymian 8:11. A jeśli duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was, wtedy ten, który Jezusa Chrystusa z martwych wzbudził, ożywi i wasze śmiertelne ciała przez ducha swego, który mieszka w was. He is the spirit of power. On jest duchem mocy. No, since may permit me to give an illustration that will help us with this. Pozwólcie, że pokażę taki obraz, który nam pomoże w tym. Think about a jumbo jet. Pomyślcie o jumbo jetcie, dużym samolocie. The Dreamliner. Albo Dreamlinerze. 747. Boeing 747. I came over on it. Takim przyleciałem tutaj. But I also traveled on the double decker, the one that is made by Airbus. Airbus. Ale też podróżowałem takim, który ma dwa pokłady, Airbusem. The first time they flew over the Atlantic, I was on it. Pierwszy raz, kiedy ten samolot leciał nad Atlantykiem, ja w nim siedziałem. When it reached to New York, kiedy dotarliśmy do Nowego Jorku, I asked the lady, the stewardess, zapytałem stewardessy, how upstairs is? Jak tam jest u góry? How much to you have to pay to travel up there? Ile trzeba zapłacić, żeby na tym górnym pokładzie polecieć? She said, sir, if you are asking, you cannot afford it. Ona powiedziała, proszę pana, jeśli pan pyta, to znaczy, że pana nie stać. But I tell you, there is four things that is needed. Ale powiem wam, są cztery rzeczy, które są potrzebne. For those planes to fly. Żeby takie samoloty mogły lecieć. There is on the runway. Na pasie startowym. There is something holding it back. Jest coś, co przeciwstawia się temu samolotowi. It is called drag. To się nazywa ciąg. There must be a power. Musi być pewna siła, moc. Greater than drag. Która przeciwstawia się temu. So they start the engines. Która, więc oni zapalają silniki. And it start moving on the runway. Przesuwają dźwignię i zaczyna się ruszać samolot. Then the power. There is something holding it down. Potem jest znowu kolejna siła, która trzyma ten samolot na ziemi. Which is called gravity. Nazywa się to grawitacja. So we must have a power greater than drag and greater than gravity. Więc teraz potrzebujemy takiej siły, która jest silniejsza niż ten ciąg i grawitacja. And as that power is exhibited. I kiedy otrzymujemy taką siłę, uzyskujemy. It take off and up in the air. Samolot wznosi się w powietrze. When it get high enough. Kiedy wzniesie się już wystarczająco wysoko. Yeah, ping. Song. Go ping. Nagle taki dźwięk się. They take off the seat belt. Oni teraz mówią, że możemy już rozpiąć pasy. Now this is, you could walk around the cabin. I możemy chodzić po kabinie. That is verse 11. To jest właśnie wiersz 11. There is a power in us. Jest w nas pewna moc. That wants to rise us above the circumstances of this life. Która chce nas wznieść ponad wszystkie okoliczności życia. So greater is he that is in you. Tak wielki jest ten, który jest w tobie. Than he that is in the world. Jest większy niż ten i mocniejszy niż ten, który jest w świecie. The most powerful thing in this universe. Najbardziej mocna, najsilniejsza rzecz w tym wszechświecie. God exhibited at the resurrection of the Lord Jesus. Taką Bóg właśnie okazał moc przy zmartwychwstaniu Chrystusa. If the Spirit that raised up Jesus from the dead dwells in you. Jeśli ten duch, który swoją mocą zbudził Chrystusa, mieszka teraz w tobie, what power we have? Jaką moc my mamy? We could rise above the clouds. Możemy się wznieść ponad chmury. I was coming to Germany. It's either I was coming to Germany. No, it was from Nuremberg to Romania. Leciałem z Norymbergi do Rumunii. And we were going through the clouds. I latywaliśmy w chmury.
And the plane was shaking. I samolot zaczął się trząść. But there was a power going through the clouds. Ale była moc, która przezwyciężała te And the chmury. Pilot all of a sudden got above the clouds. I nagle samolot wzniósł się ponad te chmury. It was blue skies. Niebo było niebieskie. This is where the Spirit of God wants to bring us. To jest właśnie to miejsce, gdzie Duch Boży chce nas wznieść. He wants to occupy me with Christ. On chce mnie zajmować Chrystusem. He wants us to know we are heavenly. On chce, abyśmy wiedzieli, że jesteśmy niebiańscy. Born from above. Jesteśmy zrodzeni z góry. There is power in every one of us. Jest moc w każdym z nas. Saints to live a victorious Christian life. Święci, my możemy żyć zwycięskim życiem. And when you look down, kiedy patrzymy w dół, men look so small. Ludzie wydają się tacy malutcy. Things look so obscure. Ludzie, rzeczy wydają się takie Because the Spirit of God has brought us up. Ponieważ Duch Boży wzniósł nas tak wysoko. There is power in your life. Jest moc w twoim życiu. You know, the Apostle Paul said, Apostoł Paweł powiedział, he asked God to remove this thorn of that was in his flesh. Kiedyś prosił Boga, żeby on usunął ten cień, który był w jego ciele. And the Lord said to him, a Pan mu powiedział, no, nie, because my grace is sufficient for you. Bo moja łaska ci wystarczy. He said, then I'll gladly rejoice in my infirmities. I on powiedział, że on się będzie cieszył w swoich słabościach. That the power of God and of Christ may rest upon me. Żeby moc Chrystusowa mogła spocząć na mnie. What life we can live. Jakim życiem możemy żyć? If I just allow the Spirit of God to live His life through me, the life of Christ through me. Jeśli tylko pozwolę Duchowi, żeby On żył jakby życie we mnie. In verse 8. W wierszu 8. Chapter 8, sorry. Yeah. And verse 14. Rozdział 8, wiersz 14 listu do Rzymian. Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Verse 16 also. I wiersz 16. Ten to Duch świadczy wespół z Duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. Now in verse 14, he's a leader. W wierszu 14 widzimy go jako lidera. He wants to lead our lives. On chce prowadzić nasze życie. He wants to be the one who is in control. On chce być tym, który ma kontrolę. You know, there's a young brother who lives in New Jersey. Jest pewien młody brat, który żyje w New Jersey. And he's a mechanic. I jest on mechanikiem samochodowym. And one day he had a steering wheel, you see? And he took off the nut. I raz przy swojej kierownicy odkręcił tamtą śrubę. And he was going down the highway. I jechał po autostradzie. And he was making a joke. I robił sobie żart, pewien. He took off the steering wheel. Wyciągnął tą kierownicę. And he said, I tak właśnie robił. And those who were traveling him, put it back on! A ludzie, którzy z nim jechali, krzyczeli na niego, żeby so z powrotem włożył. He's trying to put it back on. I próbuje ją teraz wsadzić. And it would not go on. I ona nie chce wskoczyć. So he grabbed the, he held the little, chwycił ten drążek. And trying to steer the car. I próbował nim kręcić. Broke his collarbone. Broke what? This bone. Obojczyki sobie złamał. The girl next to him broke her collarbone. Dziewczyna koło niego tak samo złamała obojczyki. Listen, you could imagine living a Christian life and you have the steering wheel. Wyobraźcie sobie życie chrześcijańskiego życia i wy macie kierownicę. And you try to put it on. I próbujesz teraz ją przypasować. The Spirit of God wants to be able to lead our lives. To Duch Święty chce prowadzić nasze życie. It said of the Lord Jesus. On powiedział o Panu Jezusie. He was led of the Spirit in the wilderness. Jest o nim powiedziane, że był prowadzony przez Ducha na pustyni. And he met the devil. I spotkał diabła. And you know what he said to the devil? I wiecie, co powiedział do diabła? The devil said, command these stones to be made bread. Command these stones to be made bread. Diabeł mu powiedział, nakaż tym kamieniom, żeby stały się chlebem.
He says, man shall not live by bread alone. Pan mu odpowiedział, że człowiek nie samym chlebem będzie żył. But by every word that proceeds out of the mouth of God. Ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. When the Spirit leads a person. Kiedy Duch Boży prowadzi pewną osobę. He don't go contrary to the word of God. On wtedy nie idzie w sprzeczności ze Słowem Bożym. So when you hear people says, oh, the Lord tell me to do that. Więc kiedy słyszycie, że ktoś mówi, o, to Pan mi powiedział, żeby coś zrobić. And it's foreign to the word of God. A jest to zupełnie obce Słowu Bożemu. It's not true. To nie jest to prawdą. The basis for the leading of the Spirit is the word of God. Najlepszym miejscem, gdzie widzimy prowadzenie Ducha Bożego, to Słowo Boże. So as many as are led by Him. Więc kiedy wielu jest przez Niego prowadzonych, it demonstrate that we are the sons of God. To wtedy pokazuje, że jesteśmy synami Bożymi. But he's also a witness. Verse 16. Ale także w wierszu 16 czytamy, że on jest świadkiem. It tells us he witnessed with our verse 16. He witnessed with our spirits that we are the children of God. Czytamy, że on świadczy wespół z duchem naszym, że jesteśmy dziećmi Bożymi. I don't have to tell people I'm a Christian. I don't have to tell anyone I'm a Christian. Nie muszę mówić wszystkim dookoła, że jestem chrześcijaninem. Or you believe I'm a Christian? Wierzysz, że jestem chrześcijaninem? The Spirit of God tells me. To Duch Boży mi mówi. I am a child of God. Że jestem dzieckiem Bożym. That's comforting to me. To jest bardzo pocieszające dla mnie. A child of God. Just let it sink in. Dziecko Boże, tylko pozwólcie, zastanówcie się na chwilę nad tą myślą. One guy said, I will like to be a child of the Queen of England. Pewien człowiek powiedział, ja bym chciał być dzieckiem królowej angielskiej, brytyjskiej. I said to him, what? I said, I'm far surpassed that. Ja mu powiedziałem, ja jestem daleko większym dzieckiem, kogoś większego. He said to me, I know your father. On powiedział, znam twojego ojca. I says, you know me, earthly father. A powiedziałem, ty znasz mojego ziemskiego ojca. But I'm born of God. Ale ja jestem zrodzony z Boga. I'm a child of God. Jestem dzieckiem Bożym. I am sealed with the Spirit of God. Sealed. Ephesians. A swing. Sealed. A, okay. Jestem zapieczętowany Duchem Świętym. In other words. Innymi słowy. God saying you belong to me. Bóg mówi, należysz do mnie. I have a choice. Thank God. Cóż za radość. Dziękujmy Bogu. Born of God. Zrodzony z Boga. New birth. Nowe narodziny. Can't change. Nie możemy tego zmienić. Chapter 8, verse 26. Rzymian 8, 26 and 27. Wiersze 26 i 27. Podobnie i Duch wspiera nas w niemocy naszej. Nie wiemy bowiem, o co się modlić, jak należy, ale sam Duch stawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. A ten, który bada serca, wie, jaki jest zamysł Ducha, bo zgodnie z myślą Bożą stawia się za świętymi. Now in verse 26 he is a helper. W wierszu 26 widzimy go jako pomocnika. In verse 27 he is an intercessor. W 27 wierszu jest on tym, który się wstawia. He helps us to pray. On nam pomaga się modlić. Sometimes we don't know to express ourselves. Czasem nie wiemy, jak się wyrazić. But you know what he does? Ale Pan to wie. He takes in account our limitations and our infirmities and intercedes for us. On bierze pod uwagę nasze ograniczenia i nasze słabości i on wstawia się za nami. You know, when my wife and I have in our prayer time. Wiecie, kiedy moja żona i ja mamy swoją taką godzinę modlitewną. And I pray first. Ja pierwszy się modlę. I can't remember my wife praying. Nie mogę zapamiętać modlitw mojej żony. I fast asleep. Szybko zasypię. Sometimes even while praying. Czasem nawet podczas modlenia się. I feel a hand. Nagle czuję, że mnie ręka szuka. And I continue. I dalej kontynuuję. Since these are limitations.
święci. To są pewne ograniczenia. Weaknesses. Słabości. Do you pray every night? Czy modlisz się każdego wieczora? You never fell asleep praying? Nigdy nie zasnąłeś jeszcze? You never forget to pray. You come home and next thing is the morning. Czy nigdy nie zapomniałeś się pomodlić, a nagle budzisz się rano? But there's someone praying in you. Ale jest ktoś, kto modli się w tobie. The Spirit of God. Duch Boży. He's making intercessions for us with groanings which cannot be uttered. On wstawia się za nami z westchnieniami, które nie mogą być wyrażone. So we have the Spirit of God on earth. Więc mamy Ducha Bożego na ziemi. And we have the Lord Jesus Christ as our High Priest there in heaven. I mamy Pana Jezusa jako naszego arcykapłana w niebie. We are prayed for. Jest za nami ktoś się modli. What a helper we have. Cóż za pomoc my mamy. That he comes alongside. Że on idzie razem z nami. And pray for us. I modli się za nami. This is the ministry or the results of having the Spirit of God. To są rezultaty tego, że mamy Ducha Bożego. But there are also some things about the Spirit of God. Ale są jeszcze pewne rzeczy odnośnie Ducha Świętego. Which is true of Christ. Które są prawdą w stosunku do Chrystusa. And which is true of us. Które są prawdą w stosunku do nas. Christ, the Lord Jesus, was born of the Spirit. Chrystus był zrodzony z Ducha. We are born of the Spirit. My też jesteśmy zrodzeni z Ducha. Not only so, he was indwelt by the Spirit. Nie tylko to, ale on też był, w nim zamieszkiwał Duch Boży. We are indwelt by the Spirit. W nas tak samo mieszka Duch. He was sealed by the Spirit. On był zapieczętowany Duchem. We are sealed by the Spirit. I my jesteśmy zapieczętowani Duchem. He was anointed by the Spirit. On był namaszczony Duchem. We are anointed by the Spirit. I my jesteśmy namaszczeni Duchem. He was led by the Spirit. On był prowadzony przez Ducha. We are led by the Spirit. I my jesteśmy prowadzeni. He was filled with the Spirit. On był wypełniony Duchem. We are filled with the Spirit. I my też jesteśmy wypełnieni Duchem. These are facts, saints. To są fakty, święci. No, let us. We are having a break. When is the break? Kiedy it's going to be. It's going to be. So we'll take this break and come back, because we want to see what is true of Christ as a man. Is true of us as believers, because what is true of Christ? What is true of Christ is true of us as believers. To, co jest prawdą w stosunku do Chrystusa, jest też prawdą w stosunku do nas, wierzących. It tells us this one, and then after we will take a break. Jeszcze jedno miejsce tylko i potem zrobimy przerwę. Luke's Gospel, Ewangelia Łukasza, and chapter 1, rozdział pierwszy. Luke's Gospel, chapter 1, verse 36 to 35. From verse 32 to 35. Łukasza 1, wiersze 32 do 35. Ten będzie wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, i da mu Pan Bóg tron jego ojca Dawida, i będzie królował nad domem Jakuba na wieki, a jego królestwo nie będzie końca. A Maria rzekła do anioła: jak się to stanie, skoro nie zna męża? I odpowiadając, anioł rzekł jej: Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego zacieni cię. Dlatego też to, co się narodzi, będzie nazwane święte i będzie Synem Bożym. Nazwane Synem Bożym. John's Gospel. Ewangelia Jana. Chapter 3. Rozdział 3. 3 and 5. Wiersze 3 i 5. Odpowiadając, Jezus rzekł: zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli kto się nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Odpowiedział Jezus: zaprawdę powiadam ci, jeśli kto się nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. As a man, the Lord Jesus began to be in Bethlehem's manger. Jako człowiek Pan Jezus rozpoczął swój żywot w żłobie w Betlejemie. As God, jako Bóg, as the Son, jako Syn, he's eternal. Jest wieczny. In the book of 1 John chapter 1 and verse 2,
Pierwszym liście Jana, pierwszy rozdział, drugi wiersz. He says that eternal life which was with the Father is now manifested unto us. Czytamy o tym, że to wieczne życie, które było u Ojca, teraz okazało się nam. So this eternal life which is the eternal Son, więc to życie wieczne, którym jest Syn Boży, was born of the Spirit in Luke's Gospel chapter 1. Się narodził się z Ducha w Łukasza w pierwszym rozdziale. So as the Son, he always was. A więc jako Syn był od zawsze. As the man Christ Jesus, he began to be. Jako człowiek Chrystus Jezus był moment, w którym zaczął. The Spirit of God came upon Mary, and that holy thing that shall be born of thee shall be called the Son of God. Syn Boży stąpił na Marię i teraz to, co było świętego, święte, co było w niej, miało być nazwane Synem Bożym. As he was born of God. Jak kiedy on urodził się z Boga. It tells us in the book of John. Jest napisane w Ewangelii Jana. We are born of God. Że my też jesteśmy narodzeni z Boga. No sense. Listen to this. Teraz posłuchajcie tego. This is not because I accepted Christ as my savior. Stało się to dlatego, że przyjąłem Pana Jezusa jako mojego zbawiciela. This was from God's side. To było od strony Bożej. God the Spirit put life in you and I. To Duch Boży, Bóg, Duch Święty, on dał życie w ciebie i we mnie. For me to respond to God, I must have life. Abym mógł jakby odpowiadać Bogu, muszę mieć życie. We were dead in trespasses and in sins. Byliśmy umarli w naszych występkach i w naszych grzechach. How you gonna tell a dead man? Jak możesz coś powiedzieć umarłemu człowiekowi? Get up. Wstań. Come on. Chodź tutaj. You see, in the Caribbean, this young man broke his neck, he died. Wiecie, na Karaibach pewien młody człowiek złamał sobie kark i umarł. And his father at the funeral, jego ojciec na pogrzebie, his father says God is going to raise him up again. Ten jego ojciec powiedział, Bóg go znowu wzbudzi z martwych. And he read John chapter 11. I przeczytał Jana 11. And he said to everyone who was at the funeral, i powiedział wszystkim, którzy byli na pogrzebie, believe with me, wierzcie ze mną, that God will raise up my son, że Bóg wzbudzi mojego syna. He told his son, I said to you, arise. I powiedział do tego syna, zwrócił się, mówię do ciebie, wstań. And come forth. I wyjdź. We have to bury him. Musieliśmy go pogrzebać. He never got up. On nigdy nie wstał. Saints, because he had no life. Święci, ponieważ on nie miał w sobie życia. But John says, for me to see the kingdom of God. Ale Jan mówi, dla mnie, abym widział Królestwo Boże, I must be born again. Muszę być na nowo narodzony. Much less to enter. I tak samo, aby wejść do tego Królestwa. Except I be born of the Spirit, of the water and the Spirit, I cannot enter into the kingdom of God. Jeśli nie będę narodzony z wody i z ducha, nie mogę wejść do tego Królestwa. So, what a privilege to be born of God. Cóż za przywilej, aby być narodzonym z Boga. To receive new birth. Aby otrzymać nowe narodziny. No. It means this. To oznacza to. I am a partaker of the divine nature. Jestem uczestnikiem boskiej natury. 2 Peter, chapter 1. 2 Piotra, rozdział 1. Let's read it. Think it's 3 and 4. Partake of the divine nature. Yes. Okay. 2 Piotra, rozdział 1, wiersze 3 i 4. Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności, przez poznanie Tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę, przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury. No.
We are partakers of the divine nature. Jesteśmy uczestnikami boskiej natury. But I am not divine. Ale ja nie jestem boski. But the very nature that was in the man Christ Jesus. Ale ta sama natura, która była w człowieku Chrystusie. We have received. My ją otrzymaliśmy. This is what being born again means. To jest to, co oznacza bycie narodzonym na nowo. New birth. Narodziny na nowo. New birth is what I receive. Nowe narodziny to jest to, co ja otrzymuję. Born of God means the source from whence this life comes. Narodzony z Boga wskazuje nam na źródło, skąd przychodzi to życie. So when it comes to the truth in relation to be born of God. Więc jeśli chodzi o tą prawdę bycia narodzonym z Boga, as Christ was born of God as a man, człowiek Chrystus był zrodzony z Boga jako człowiek, we are born of God. Tak samo i my jesteśmy zrodzeni z Boga. What a blessing. Cóż za błogosławieństwo. It is grand to be a Christian. Jest coś wielkiego, żeby być chrześcijaninem. And the Spirit of God is here. I Duch Boży jest tutaj. He's in this room. On jest w tym pomieszczeniu. Wonderful as it is. To jest wspaniałe. But he is in us. Ale on jest też w nas. To make much of Christ. To make much of Christ. To exalt Christ. Okay. Aby uwielbiać Chrystusa, aby wywyższać Go. We'll take a break. Zrobimy przerwę teraz. We want to continue with the believer's blessings in relation to that which is of the Lord Jesus Christ. Chcielibyśmy kontynuować mówiąc o błogosławieństwach, które mamy jako wierzący w odniesieniu do Pana Jezusa Chrystusa. There are six things in that is true of Christ, that is true of the believer. Jest sześć rzeczy, które są prawdziwe zarówno w stosunku do Pana Jezusa, jak i do nas wierzących. We looked at the first one. We are born of God. Patrzmy na pierwsze. Jesteśmy zrodzeni na nowo. As he was born of God. Jesteśmy zrodzeni z Boga, tak jak on był zrodzony z Boga. He was dwelt by the Spirit of God. On w nim zamieszkiwał Duch Boży. From the womb. Od łona matki. Okay. In John's Gospel. Ewangelii Jana. And chapter 3. W rozdziale trzecim. And verse 34. Wiersz 34. Czytamy, albowiem ten, którego posłał Bóg, głosi słowa Boże, gdyż Bóg udziela ducha bez miary. From his mother's womb. Od łona swojej matki. He was indwelt by the Spirit of God. Był zamieszkiwany przez Ducha Bożego. For us, John's Gospel, chapter 14. Dla nas obowiązuje miejsce z Jana 14. And verse 17, the last clause. Wiersz 17. Ostatnie zdanie. Wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie. It is said of the Lord Jesus. Jest powiedziane o Panu Jezusie. That he did these miracles by the power of the Spirit of God. Że czynił te wszystkie cuda w mocy Ducha Bożego. He says, if I by the finger of the Spirit of God has done these things. I on mówi, jeśli ja przez palec Ducha Bożego uczyniłem te rzeczy. His life was saturated. Controlled by the Spirit of God. Życie Pana Jezusa było kontrolowane przez Ducha Bożego. The believer also is indwelt. Również wierzący jest zamieszkiwany. And I believe this needs to come home to me personally. It needs to come home to my heart. To musi się jakby zadomowić w moim sercu. A divine person is always with me. Że boska osoba jest zawsze ze mną. I can never be alone. Nigdy nie mogę być sam. I go away. Ja odchodzę. And if I go away, I'll send another comforter that shall be with you. Pan powiedział, ja odchodzę, a kiedy odejdę, przyślę do was pocieszyciela, aby He shall dwell with you and shall be in you. On będzie mieszkał z wami i będzie w was. And that is true of every believer right now. I to jest prawdą odnośnie każdego wierzącego teraz. It is said of Christ.
Powiedziane jest o Chrystusie. He was sealed by the Spirit. Że był namaszczony czy zapieczętowany Duchem Świętym. We turn to John's Gospel. W Ewangelii Jana czytamy. And chapter. Chapter 3. Ewangelia Jana, rozdział 3. That's not the verse. Oh, chapter 6, sorry, and verse 27. Przepraszam, rozdział 6, wiersz 27. Zabiegajcie nie o pokarm, który ginie, ale o pokarm, który trwa, o pokarm żywota wiecznego, który wam da Syn Człowieczy. Na nim bowiem położył Bóg Ojciec pieczęć swoją. No, it is said of the Lord Jesus. Tak więc jest powiedziane o Panu Jezusie. On the banks of the Jordan. Że na brzegach Jordanu. God said, "Thou art my beloved Son, in whom I am well pleased." Nad brzegiem Jordanu Bóg powiedział: "Ten jest Syn mój umiłowany, którym znalazłem upodobanie." The Spirit of God came upon him. Duch Święty stąpił na niego. God sealed him. Bóg go zapieczętował. You are mine. Jesteś mój. You are here for my delight. Jesteś tu dla mojego upodobania. And what a delight he was to the Father's heart. Jakimż upodobaniem on był dla serca Ojca. That he always did those things that pleased the Father. Że on zawsze czynił te rzeczy, które zadowalały Ojca. He said, "Father, not my will, but thy will be done." On powiedział: "Ojcze, nie moja, ale twoja wola niech jest." Father, I've glorified thee on the earth. Ojcze, ja uwielbiłem ciebie na ziemi. He was sealed. On był zapieczętowany. And a sealing means you are my property. Zapieczętowanie oznacza, że ty jesteś moją własnością. This is authentic. It's real. To jest bardzo autentyczne. It's like an official document. To jest jakby oficjalny dokument. It's like a birth certificate. To jakby akt urodzenia. That's saying, yes, you are who you are. Który mówi: jesteś tym, kim jesteś. That's what God says about us. To jest to, co Bóg mówi o nas. Ephesians chapter 1. Efezjan, rozdział 1. And verse 14. Wiersz 14. Verse 13, sorry. 13. Only 13? Yeah, 13. Efezjan 1:13. W nim i wy, którzy usłyszeliście słowo prawdy, Ewangelię zbawienia waszego i uwierzyliście w niego, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym. 2 Corinthians chapter 1. 2 Koryntian, rozdział 1. Verse 21-22. Wiersze 21 i 22. Tym zaś, który nas utwierdza wraz z wami w Chrystusie, jest na którym wraz z wami w Chrystusie, który nas namaścił, jest Bóg, który też wycisnął na nas pieczęć i dał zadatek Ducha do serc naszych. You are sealed by the Spirit of God. Jesteście zapieczętowani. Not only born of the Spirit. Nie tylko narodzony z Ducha. Not only dwelt by the Spirit. Nie tylko zamieszkiwany przez Ducha Świętego. But sealed by the Spirit. Ale i zapieczętowany Duchem. We belong to God. Należymy do Boga. We are His. Jesteśmy Jego. Bought with the price. Kupieni przez za cenę. Sealed with the Spirit of God. Zapieczętowani Duchem Bożym. In other words, four things comes to light in sealing. Innymi słowy, ujawniają nam się tu cztery rzeczy związane z zapieczętowaniem. You are God's property. To oznacza, jesteś własnością Bożą. Number two. Druga rzecz. I am going to back my product. I am going to stand behind the value of my product. Of my what? Value. Of my what? Product. Czyli to zapieczętowanie oznacza, że ja jakby poświadczam co do wartości tego produktu, który zapieczętowuję. And God is saying to us. I Bóg mówi do nas. I'll use the illustration. Użyję ilustracji. Coca-Cola. This says this is the real thing. This is the real thing. Coca-Cola says. Na Coca-Coli jest napisane, że to jest ta prawdziwa rzecz. That's not true.
To nieprawda. We are the real thing. My jesteśmy tą prawdziwą rzeczą. Sealed by God. Zapieczętowani przez Boga. And God says, I want to give you an official document. I Bóg mówi, chcę wam dać oficjalny dokument. I went to Jamaica about a week ago. Około tydzień temu byłem na Jamajce. 2 weeks ago. Yeah. Dwa tygodnie temu. And I get to the immigration department. I przyszedłem tam do urzędu imigracji celnego. He said, where are you going? I pytają mnie, dokąd jedziesz? I says, I'm going to such and such a place. I powiedziałem, jadę do takiego a takiego miejsca. Do you have a number on the street? Czy masz numer ulicy? I said, the address I got. Pokazałem, tylko taki adres mam. Well, so we cannot let you in Jamaica. Powiedzieli mu, więc nie możemy ciebie wpuścić do Jamajki. He said, well, call your friend. Powiedzieli, zadzwoń do swojego przyjaciela. Calling him. Zadzwoniłem do niego. The immigration officer said to me. Ten oficer imigracyjny powiedział do mnie. Do you know Milton Rowe? Czy znasz jakiegoś tam Miltona? I says, yes. Powiedział, tak. He says, okay. And he stamped my passport. Powiedział, okej, okay, i przybił pieczątkę. I says, how do you know I know Milton Rowe? I spytałem się go, skąd ty wiesz, że ja znam tego człowieka? He says, we know everything. Powiedzieli, my wiemy wszystko. But by the stamp, it gave me access into Jamaica. Ale przez tą pieczątkę właśnie on dał mi wstęp do Jamajki. God has stamped us. A Bóg nas zapieczętował. And the same blessing of that stamp, of that seal. I to samo błogosławieństwo tej pieczęci give us entrance into all that God has given to us. Daje nam wstęp do wszystkiego, co Bóg nam dał. You are blessed. Jesteście błogosławieni. But not only so. Ale nie tylko to. Luke chapter 4. Łukasz, rozdział 4. And verse 18. Wiersz 18. Łukasza 4:18. Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność. Acts chapter 10. Dzieje, rozdział 10. And verse 38. Wiersz 38. Dzieje 10:38. O Jezusie z Nazaretu, jak Bóg namaścił go Duchem Świętym i mocą, jak chodził, czyniąc dobrze i uzdrawiając wszystkich opętanych przez diabła, bo Bóg był z nim. No, we see that the Lord Jesus was anointed. Widzimy teraz, że Pan Jezus był namaszczony. The Lord Jesus, God says, He has anointed me, the Spirit of God, to preach the gospel. Bóg powiedział, że namaścił go Duchem Pana Jezusa, Duchem Świętym, aby głosił Ewangelię. Peter in the book of Acts. Piotr w Dziejach Apostolskich. How God had anointed Jesus with the Holy Ghost and with power. Mówi o tym, jak Bóg namaścił Pana Jezusa Duchem Świętym i mocą. No, there is a difference here, saints. Jest tu mała różnica, święci. The anointing is upon. Namaszczenie to jest jakby na kogoś. It's different from the indwelling. Jest inne od zamieszkiwania w środku. The Lord said to them in chapter 1 of the book of Acts, verse 8. The Lord. Acts chapter 1. Pan powiedział w Dziejach Apostolskich w pierwszym rozdziale. Verse 8. Wiersz 8. Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy stąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei i Samarii, aż po krańce ziemi. No, the anointing is upon a person. Namaszczenie jest jakby na pewną osobę. 1 Corinthians. Pierwszy Koryntian. Sorry, 2 Corinthians. Przepraszam, 2 Koryntian. Chapter 1. Rozdział 1. And verse 21. Wiersz 21. 2 Koryntian 1:21. Tym zaś, który nas utwierdza wraz z wami w Chrystusie, który nas namaścił, jest Bóg.
First John chapter 2. Pierwszy list Jana, rozdział 2. Verse 20 and 27. Wiersz 20 i 27. Ale wy macie namaszczenie od świętego i wiecie wszystko. Ale to namaszczenie, które od niego otrzymaliście, pozostaje w was i nie potrzebujecie, aby was ktoś uczył. Gdyż jak namaszczenie jego poucza was o wszystkim, jest prawdziwe, a nie jest kłamstwem, i jak was nauczyło, tak w nim trwajcie. Every believer have been anointed. Każdy wierzący został namaszczony. It's not that if you want it, it's that the Spirit of God has come upon you, has anointed you. Tak, kiedy Duch Święty stąpił na ciebie, on cię namaścił. No, the anointing is for a purpose. To namaszczenie ma pewien cel. No, God anoints prophet, priests and kings. Bóg, czytamy o namaszczeniu proroków, królów i kapłanów. No, it is said of Basileel that God had given him the man who built the tabernacle. Who? Basileel. Basileel. Yeah. Okay, God had also anointed him. Czytamy o Basileelu, który zbudował świątynię, że Bóg go też namaścił. The anointing is because God has selected you for a specific work. To namaszczenie jest po to, ponieważ Bóg wybrał cię do jakiegoś konkretnego celu. So God equips the person. Więc Bóg wyposaża pewną osobę. And selects the person. I wybiera pewną osobę. And give him all the ability to do the work. I daje mu całą zdolność, żeby wykonywał jakąś pracę. That is the anointing. To jest namaszczenie. You and I have been anointed for a specific work. Ty i ja zostaliśmy namaszczeni do konkretnej pracy. What God has anointed you for, I don't know. Do czego Bóg ciebie namaścił, ja nie wiem. But something God has anointed every one of us in this room to do. Ale Bóg każdego z nas namaścił w tym pokoju do jakiejś pracy. And now he has equipped you in such a way that you didn't go to no school to learn what to do. I on wyposażył ciebie w taki sposób, że ty nie musiałeś iść do żadnej szkoły, żeby nauczyć się, co masz czynić. This ability and God has given you the ability and the strength to do what he has anointed you for. Bóg dał tobie zdolność i siłę, żeby czynić to, do czego cię namaścił. It will be it's amazing. To jest wspaniała rzecz, niesamowita. There was a brother in our meeting. Był pewien brat w naszym zgromadzeniu. He was a carpenter. I był on cieślą. Never made high school. Nigdy nawet średniej szkoły nie ukończył. Never went to university. Nigdy nie chodził na studia. But since when you heard him expound the scriptures. Not the scriptures. Ale święci, gdybyście go słyszeli, jak on otwierał pisma. One guy said to me, which Bible school he went to. Ktoś kiedyś mnie zapytał się mnie, do jakiej szkoły biblijnej on chodził. There was another brother. Był inny brat. He could have brought people to the meeting. On umiał przyprowadzać ludzi na zgromadzenia. He filled his van. On wypełniał swojego vana. Just got in children to bring them. He brought the children to the meeting. Yeah. On przyprowadzał dzieci, zabierał dzieci na zgromadzenia. There are sisters who can cook well. Są siostry, które umieją bardzo dobrze gotować. When you eat the meals, kiedy jemy taki posiłek, brzuch rośnie. Listen. Every one of us have been given something to do and God has anointed us for it. Posłuchajcie, każdemu z nas Bóg coś dał i Bóg nas namaścił do tego. It's amazing. To jest niesamowite. People are going to say, where did you get this ability from? Ludzie będą się pytać, skąd ty zdobyłeś taką umiejętność? It comes from God. Ona pochodzi od Boga. That's why they said of the Lord Jesus. To dlatego jest powiedziane o Panu. Where did this man get this power? Ludzie pytali, skąd on wziął tę moc? He spoke with authority.
And with power. Bo mówił z autorytetem i z mocą. He never went to none of the schools of the Jews. On nigdy nie chodził do żadnej szkoły żydowskiej. But the Spirit of God was upon him. Ale Duch Boży był nad nim. When he came upon Peter and the apostles. On też zstępował. The Spirit. Yeah, the Spirit. Ten Duch Święty też stąpił na Piotra i na apostołów. They said, these ignorant and not learned men. Ludzie mówili o nich, to są ignoranci, nieuczeni ludzie. But they took note that they had been with Jesus. Ale oni wiedzieli, że byli z Panem Jezusem. They couldn't resist the power with which they spoke. Oni nie umieli przeciwstawić się tej mocy, z którą oni power mówili. Of the Spirit of God. Mocy Ducha Bożego. When God anoints someone for a specific purpose. Kiedy Bóg namaszcza kogoś do konkretnego celu, he gets the glory. To wtedy on się uwielbia. And the praise. He gets the glory and the praise. On otrzymuje chwałę i uwielbienie. So now I want to say this before I move on. Chcę teraz powiedzieć wam. The anointing. It means. Isaiah 42. Izajasz 42. Is a very good guide in relation to the subject. Ten rozdział jest bardzo dobrym przewodnikiem co do tego tematu. God said, "Behold, my servant whom I uphold." Bóg powiedział, oto sługa mój, którego popieram. Mine elect in whom my soul delighted. Mój wybrany, którego ukochała moja dusza. So in verse, so he. The elect means he secures the person. Elect? Yeah, this. To wybranie, mój wybrany. He selects the person. To znaczy, że on wybiera pewną. Then he says, I put my spirit upon him. Potem czytamy, że kładę na niego mojego ducha. So the person is selected. Więc osoba, którą on wybiera. He is anointed by the spirit. Jest namaszczona duchem. And he shall bring forth judgment to the Gentiles. I on przyniesie prawo narodom. What he is going to do. Co on zrobi. So, keep this in mind, brethren. Więc miejmy to na uwadze, wierzący. Each of you. Każdy z was. Have been anointed by the Spirit of God. Został namaszczony przez Ducha Bożego. To do some work for God. Aby wykonywać jakąś pracę dla Boga. What it is? Co to jest? Ask him. Zapytajcie go. Lord, what will you have me to do? Panie, co chcesz, abym ja czynił? But not only anointing. Ale nie tylko namaszczenie. It tells us we are Luke chapter 4. Też jest o nas napisane w Łukasza 4 rozdziale. Verse 1. Wiersz pierwszy. A Jezus pełen Ducha Świętego powrócił z nad Jordanu i był wodzony w mocy Ducha po pustyni. And Ephesians chapter 5. I Efezjan rozdział 5. And verse 18. Wiersz 18. I nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni Ducha. No, since this is conditional. Wierzący, to jest warunkowe. To be filled with the Spirit. Aby być napełnionym Duchem Świętym. You find in the book of Acts. Znajdujemy w Dziejach Apostolskich. That every time the disciples were filled with the Spirit. Za każdym razem, kiedy uczniowie byli wypełnieni Duchem. They were going to do some exploit for God. Some work for God. To oni wtedy mieli czynić jakieś dzieło dla Boga. And they were filled with the Spirit and they spoke with boldness. I byli wypełnieni Duchem i mówili z odwagą. It says that they prayed and the place, the Spirit of God filled the place and they were filled with the Spirit. Czytamy, że modlili się i Duch Święty wypełnił to miejsce i oni zostali napełnieni Duchem. When we got saved, kiedy nawróciliśmy, zostaliśmy we got all the Spirit. Wszyscy otrzymaliśmy Ducha. But the Spirit didn't get all of us. Ale Duch nie otrzymał wszystkich nas. In other words, innymi słowy, there's a room in the back there. Jest tam z tyłu pokój. There's a room here. Jest pokój tutaj. And there's a room next door. Jest pokój. This is how we work.
taki sposób my działamy. We tell the spirit. Mówimy duchowi. You stay over there. Ty zostań tam w drugim pokoju. And then we say, after a little while. A po chwili. A couple of years after. Może za parę lat. We give him that room there. Damy tam ten z tyłu pokój. And the spirit of God have to fight. I wtedy Duch Boży musi walczyć. Or work, really. Albo pracować właśnie. To get this room. Aby zdobyć ten pokój. So he could fill the place. Aby mógł napełnić to miejsce. It is very difficult for us to surrender. Jest bardzo trudno nam coś oddać, bądź poddać się. To surrender to the Spirit. Aby poddać się Duchowi. I want to control your life. On chce kontrolować nasze życie. I want to fill you. On mówi jakby, ja chcę napełnić no. Ciebie. A my mówimy, nie. Present your body as a living sacrifice. Czytamy, że mamy przedstawiać nasze ciała jako żywa ofiara. Which is your reasonable service. Który to jest waszą duchową służbą. And he says not to be conformed to this world. Czytamy, żeby nie upodabniać się do tego świata. But be transformed. Ale być przemienionym. By the renewing of your mind. Przez odnowienie umysłu. That you may know the perfect will of God. To jest ta perfekcyjna wola Boża. Abyśmy poznali doskonałą wolę Bożą. Rzymian 12:2. A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. I have seen where people are controlled by wine. Widziałem ludzi, którzy byli kontrolowani przez wino. I was telling someone at another place that where Karen comes from, Karen Garber, where Sister Garber comes from, his wife. First part of the sentence. I was telling some others. Yeah, you could leave that though. In Emden, north of Germany. W miejscowości Emden w Niemczech, skąd pochodzi siostra Karen. I saw a drunken man. Widziałem upitego człowieka. He had a bike. On miał rower. And he was trying to cross the street. I próbował przekroczyć ulicę. And he was rocking the bike. I kołysał się na tym rowerze. And he couldn't cross the street. Nie potrafił przekroczyć ulicy. He was drunk. Był pijany. But what was amazing? Ale co było zdumiewające? He didn't fall. On się nie przewracał. The bike just kept him up. Ten rower go podtrzymywał. Listen, saints. The Spirit of God wants to fill me, to control me. Duch Święty chce wypełnić mnie, aby mną kontrolować. Be not drunk with wine. Nie upijajcie się winem. But be filled with the Spirit. Ale bądźcie napełnieni Duchem. One chap was up on the roof. Pewien chłopak był na dachu. He was doing a roof job, putting on the tar paper. On tam wykonywał jakąś pracę z dachem. And he's up there drunk. I był tam pijany. So the guy brought the felt and the tar for him to bring up on the roof. Ktoś mu przyniósł smołę, żeby tam mógł z nim pracować. And he said to him, drop the rope. I powiedział, krzyknął do niego, rzuć mi linę. He took up the whole rope and dropped it off. Wziął całą linę i zrzucił mu całą na dół. He meant drop one end and hold the other end. Człowiek na dole miał na myśli, żeby tylko jeden koniec zrzucił, a drugi trzymał. So what's wrong with you, drunk? I się go spytał, co z tobą jest nie tak, czy ty jesteś pijany? Saints, it's amazing what a drunken person will do. Święci, jest to zdumiewające, co pijana osoba może zrobić. In St. Kitts. St. Kitts. One chap came from the United States of America. Pewien chłopak przyjechał z Stanów Zjednoczonych. Drunk. Pijany. Run into a gentleman's car. I wjechał w samochód innego człowieka. Cut off his two legs. Odciął mu dwie nogi. So we go to the prison every Wednesday. My chodzimy w każdą środę do więzienia. And I said to him, what are you doing here? I powiedziałem do niego, co ty tu robisz? You see, he's a white man, you see? Widzimy tam białego człowieka. So I says,
What are you doing here? Się go spytamy, co tam robisz? Co tu robisz? I kill a preacher. On powiedział, zabiłem kaznodzieję. So I ask him, how you killed the preacher? Zapytam go, jak to zabiłeś kaznodzieję? He said, I was drunk and I run into his car. Powiedział, byłem pijany i wjechałem w jego auto. Control, he said, I was controlled by alcohol. On był kontrolowany przez alkohol. Since if we are under the control of the Spirit of God, święci, jeśli jesteśmy pod kontrolą Ducha Świętego, we are going to bring so much glory to Christ. Przyniesiemy bardzo wiele chwały Bogu. He will give me help to handle my job. On pomoże mi w mojej pracy. He will give me help to handle my children. On pomoże mi w wychowaniu dzieci. My chores at my work at home. W moich zobowiązkach w domu. And life. W życiu. The Spirit of God wants to live the Christian life through me. Duch Boży chce jakby żyć tym życiem Bożym przeze mnie. I will say this: you cannot live the Christian life. Powiem tak, nie możecie opuścić tego życia chrześcijańskiego. It's the life of Christ. To jest życie Chrystusa. But all he needs is a surrender. Ale wszystko, co musicie zrobić, to poddać się. And he will live that life to us. I on za nas będzie jakby żył tym życiem. We looked at before the leading of the Spirit. Let's read. Przeczytajmy jedno miejsce. Luke's Gospel, chapter 4. Łukasz, 4 rozdział. Verse 1. Pierwszy. Łukasza 4:1. A Jezus pełen Ducha Świętego powrócił z nad Jordanu i był wodzony w mocy Ducha po pustyni. Romans chapter 8. Rzymian, rozdział 8. And verse 14. Wiersz 14. Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. You read? Okay. Now, in the book of Ephesians, chapter 1. W liście do Efezjan, rozdział 1. God has marked us off for blessing. Chapter 3 and 4. Read verse 5. Chapter 1, verse 5. Wiersz 5. Efezjan 1:5. Przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania woli swojej. Now God has marked us off and predestinated us for sonship. Bóg nas przeznaczył i jakby wyznaczył wcześniej nas do synostwa. If Galatians chapter 4. Galacjan, rozdział 4. For 6 and 7. Wiersze 6 i 7. Of 5, 6 and 7. 5 do 7 wiersza. Aby wykupił tych, którzy byli pod zakonem, abyśmy usynowienia dostąpili. A ponieważ jesteście synami, że to Bóg zesłał Ducha swego, Syna swego do serc waszych wołającego Abba Ojcze. Tak więc już nie jesteś niewolnikiem, lecz synem. A jeśli synem, to i dziedzicem przez Boga. Romans chapter 8. Rzymian, rozdział 8. And verse 29. Wiersz 29. Bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu Syna Jego, a On, żeby był pierworodnym pośród wielu braci. Wiersz 32. Wiersz 30. No, just 30. Wiersz 30. A których przeznaczył, tych i powołał, a których powołał, tych i usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych i uwielbił. No, sonship. Synostwo. God has sent the Spirit of His Son into our hearts. Bóg zesłał Ducha swego Syna do naszych serc. That we should cry Abba Father. Abyśmy wołali Abba Ojcze. Then He says, if we are sons. I dalej mówi, jeśli jesteśmy synami. Then we are heir of God and joint heirs with Christ. Wtedy jesteśmy dziedzicami i współdziedzicami Chrystusa. What is sonship? Co to jest synostwo? Sonship is not having a son. Synostwo to nie jest posiadanie syna. Sonship is a place of position, a place of dignity and a place of honor. Synostwo to jest miejsce pewnej pozycji, pewnego honoru i
i godności. If I want to understand my position, jeśli chcę zrozumieć moją pozycję, then I look at the Son. To patrzę na Syna. So God has purposed to conform us to the image of His Son. Bóg przeznaczył, żeby upodobnić nas do obrazu swego Syna. And sonship is for God's delight. A synostwo jest dla upodobania Bożego. Thou art my Son. Ty jesteś moim Synem. This day have I begotten thee. W tym dniu Cię zrodziłem. Thou art my beloved Son, in whom I found all my delight. Jesteś moim umiłowanym Synem, w którym znalazłem upodobanie. And I tell you, I powiem wam, young men, młodzieńcy, but when you are a son, kiedy stajecie się synem, that is obedient. To jest posłuszeństwo. And bring pleasure to your father. A, to jest, aby być posłusznym i przynosić I tell you, zadowolenie ojcu. You will get anything. Dostaniecie cokolwiek. Say, what do you want? Powiedz, co chcesz? Because the joy you bring to your father's heart. Ponieważ przynosisz radość sercu ojca. Sisters, siostry, tak samo. God is saying, Bóg mówi, what a delight it is. Cóż to za to look down on my son. Cóż za upodobanie mam w tym, kiedy patrzę na dół na mojego syna. And seeing him, i widzę jego. What I desire to see in man. Widzę w nim to, co chcę widzieć w człowieku. No, the Spirit of God, Duch Boży, is in us, jest w nas, to produce that which brings delights to the Father. Aby stworzyć, wywołać w nas to, co przynosi upodobanie ojcu. As many are led by the Spirit. Wielne. As many as are led by the Spirit, tych, których Duch Boży prowadzi, są nazwani dziećmi Bożymi. So it's the Spirit's delight. Więc to jest upodobanie Ducha. To show, aby pokazywać in our lives, w naszym życiu, what the Father desires. To, co pragnie Bóg, Ojciec. You know, one of the joys of a parent, jedną z radości rodzica, is to see a child get up in the morning and reading the scriptures. Jest to, kiedy widzi, że jego dziecko rano wstaje i czyta Biblię. You don't have to say to her or him, read the Bible. Kiedy nie musisz mówić do niego, no czytaj Biblię. But to just see them reading it. Ale tylko kiedy widzimy, że oni ją czytają. What a delight! Cóż za to jest rozkosz dla nas. But then to see them kneeling on their knees. A potem kiedy widzimy, że klęczą na kolanach. And praying. I modlą się. And saying, oh God, bless mom, bless dad. I modlą się, o Boże, błogosław mamę i tatę. It does something good for the heart. To coś wywołuje w naszym sercu, coś miłego. Oh, to see at the age of 12. Kiedy mówi w wieku 12 lat, I must be about my father's business, że muszę być w tym wokół tego, co jest mojego ojca. Or to be able to say, I always do those things that please the father. Albo móc być w stanie powiedzieć, czynię zawsze to, co się podoba. Or to be able to say, not my will, but my father's will be done. Ale albo być w stanie powiedzieć, nie moja wola, ale ojca wola. Then as you look back on life, kiedy patrzysz z tyłu na to, Father, glorify thee on the earth. Kiedy patrzę do tyłu na życie, mówi, that is sonship. Ojcze, uwielbiam Cię. To jest synostwo. Duch Boży chce to wywołać, to uwidocznić w naszym życiu. What is true of Christ, to, co jest prawdą o Chrystusie, is true of the believer, jest to też prawdą. Because of the Spirit of God. Ponieważ z powodu Ducha Bożego. No, how much time I have left? How much we need? This is a midnight service. You can prolong. Okay. Continue. No, we want to run through very quickly. Chcemy jeszcze bardzo szybko przelecieć. The Spirit of God. Nad tematem Ducha Bożego. As the earnest. As what? Ephesians chapter 1. Jest to napisane w Efezjan. Ephesians chapter 1 and verse 14. Wiersz 14. Jako rękojmia, który jest rękojmią dziedzictwa naszego, aż nastąpi odkupienie własności Bożej ku uwielbieniu chwały Jego. 2 Corinthians. 2 Koryntian. Chapter 1. Rozdział 1. And verse 22.
wiersz 22, który też wycisnął na nas pieczęć i dał zadatek ducha do serc naszych. Chapter 5. Rozdział 5. Verse 5. Rozdział 5, wiersz 5. A tym, który nas do tego właśnie przysposobił, jest Bóg, który nam też dał jako rękojmię ducha. He is the earnest. On jest tą rękojmią. He is like the guarantor. On jest gwarantem, that we will be brought to glory. Że będziemy przyprowadzeni do chwały. By having him, przez to, że mamy Jego, all the blessings are secured. Wszystkie błogosławieństwa są zabezpieczone. He is like, he brings a present enjoyment of that which I shall enjoy fully in the day to come. On, he brings a present enjoyment. On przynosi nam obecnie radość z tego. Of that which shall be ultimately enjoyed. Z tego, co ostatecznie kiedyś w przyszłości z tego będziemy się cieszyć. So I can enjoy now. Więc mogę się teraz tym cieszyć. And more fully in the day to come. A jeszcze bardziej w przyszłości. So now he is like in the book of Numbers, chapter 14. Więc, chapter 13. Więc teraz on jest tak jakby w czwartej księdze Mojżeszowej, 13 rozdział. When the spies went in and brought back the grapes of Eshcol. Kiedy ci szpiedzy poszli do kraju i przynieśli te winogrona. They came back with a testimony. Przyszli ze świadectwem. Yes, the land is flowing with milk and honey. Tak, ten kraj opływa w mleko jak miód. And these are some of the fruits of the land. A to są niektóre z owoców tego kraju. Well, the Spirit of God has come from heaven. Duch Boży przyszedł z niebios. To tell us about his glory there. Aby opowiedzieć o jego chwale tam w niebie. And he given us a foretaste of that which shall be ours. Dał nam jakby przedsmak tego, co kiedyś będzie. A present enjoyment. Teraz możemy obecnie się tym cieszyć. Why are you sad? Dlaczego jesteś smutny? When he has come. Kiedy on przyszedł? To cheer your heart. Aby uszczęśliwić albo rozradować nasze serca. And to let you know. I dać wam do zrozumienia to, these are the fruits of heaven. Że to są, pokazać wam, że to są te owoce niebios. Today I had some big grapes. I had some grapes. Dzisiaj jadłem winogrona też. At Peter's house. W domu Piotra. And also at the other house. What was it? Też u innych wierzących. Yeah, two houses. W dwóch domach jadłem winogrona. I had some grapes from the land. Miałem winogrona tego kraju. But it was just some. Ale to były tylko niektóre. It wasn't all. To nie były wszystkie. Just a bowl. Tylko kiść. But it came from some place. Ale one pochodziły z pewnego miejsca. I am sure the field from where it come had much more than what was there. Jestem pewny, że pole, z którego pochodziły te winogrona, miały dużo, dużo więcej owoców. So God sent the Spirit of God. Więc Bóg zesłał Ducha Bożego. As the earnest. Jako rękojmia. To give you a present enjoyment. Aby dać nam teraz obecną radość. Of that which shall be ours in the day to come. Z tego, co będziemy kiedy, z czego będziemy się. But then in verse chapter 2. Ale w rozdziale drugim. And verse 18. Ephesians. Listu do Efezjan, rozdział drugi. Verse 18. Wiersz 18. Efezjan 2:18. Albowiem przez niego mamy dostęp do Ojca jedni i drudzy w jednym duchu. No, he. By this same Spirit. Przez tego samego ducha. We have access unto the Father. Mamy dostęp do Ojca. No, I could have asked at the home. Mógłbym zapytać w domu. Where do you get these grapes from? Skąd macie te winogrona? And he says, come and see. I by powiedzieli, chodź i zobacz. They will take me to the supermarket. Zabiorą mnie do supermarketu. And I ask the supermarket. Zapytam w supermarkecie. Where did you get it from? Skąd macie te winogrona? From the truck that brought it. Z ciężarówki, która je przywiozła. Ask the truck driver. Zapytam kierowcy ciężarówki. Where did you get this? Skąd masz te winogrona? From a factory over there. Z fabryki tam. But then they took me to the source. Ale potem zabiorą mnie w końcu do źródła. And show me how vast the fields are. Pokażą, jak wielkie są to pola. This is what the Spirit of God has done.
To jest to, co sprawił Duch Święty. He has brought us to the source of joy. On nas przyprowadził do źródła radości. The joy of the Lord is our strength. Radość z Pana jest naszą siłą. In other words, Psalm 16, verse 11. Innymi słowy, czytamy w Psalmie 16. Wiersz 11. Psalm 16, wiersz 11. Daż mi poznać drogę życia, obfitość radości w obliczu Twoim, rozkosz po prawicy Twojej na wieki. In Thy presence is fullness of joy. W Twojej obecności jest pełnia radości. The Spirit of God. Duch Boży wants to bring us to the source. Chce nas przyprowadzić do źródła. Of these blessings in which we have been brought. Tych błogosławieństw, co do których jesteśmy przyprowadzeni. Since we have been blessed with all spiritual blessings in the heavenlies in Christ Jesus. Jesteśmy w Chrystusie Jezusie ubłogosławieni wszelkim duchowym błogosławieństwem. So he has come out at the earnest, as the earnest. Więc on dał nam to męko imię. As the guarantor. Jako gwarant. Of that which shall be ours in the day to come. Tego, co będzie nasze w przyszłości. But now he wants to bring us in spirit to the very source of it. Ale w obecnym czasie chce nas przyprowadzić do samego źródła tych błogosławieństw. The Father. Do Ojca. Oh, I tell you. I was coming over the Atlantic. Powiem wam, leciałem nad Atlantykiem. And in front of me. In front of me. Przede mną. Was a father and son. Był ojciec i syn. And they were discussing business. I oni dyskutowali o biznesie. Two Jews. Dwóch Żydów. And I was listening. A ja słuchałem. When we land in New York City. Kiedy wylądowaliśmy w Nowym Jorku. I said, you know, I couldn't help but overheard your conversation. Powiedziałem im, posłuchajcie, nie mogłem nie słyszeć waszej rozmowy. I said I appreciated the dialogue that was going on between you and your son. Naprawdę doceniam wasz dialog, który mieliśmy pomiędzy ojcem i synem. He was telling his father, I believe you're making a bad move. On mówił ojcu, ten syn, ojcze, ja myślę, że ty źle robisz. And the father was telling, no, I want to do it this way because of. A ojciec mówił, nie, bo ja chcę zrobić to tak i tak z powodu tego a tego. I said to him, powiedziałem mu, it was very commendable. Godne pochwały. It was to było bardzo godne it was pochwały. Wonderful. Yeah. Wspaniałe. He said to me, on mi powiedział, son, synu, sometimes my son is right. Czasem mój syn ma rację. But I am always right. Ale ja zawsze mam rację. This is not here. Tego tu nie znajdujemy. The Father wants to put us right. Put us right. To bring us in. To enjoy what he has been enjoying. Duch chce nas wprowadzić do tego, co on sam, czego on sam, czego so on sam się cieszy. So he send the Spirit. Więc on zesłał swojego ducha, to bring us in, aby nas wprowadzić, that we may enjoy what he's enjoying. Abyśmy mogli cieszyć się z tego, czym on się cieszy. The Father wants to share with us. Innymi słowy, ojciec chce się z nami dzielić. What he has been enjoying. Czym on się cieszy. The fatted calf. Luke 15. Te tuczne ciele. Z Łukasza 15. Let's eat. Let's drink. Let's be merry. Jedzmy to, pijmy i cieszmy się. And he's not talking about sin there. He's not talking about sin. I on nie mówi tutaj o grzesznych rzeczach. He's speaking about enjoyment. On mówi o radości, cieszeniu się. Chapter 2. Rozdział 2. And verse 21. Wiersz 21. Na którym cała budowa mocno spojona rośnie w przybytek świętych Panu, na którym i wy się wespół budujecie na mieszkanie Boże w duchu. No, he is. It says there's a habitation for him. Czytamy tutaj, że jest mieszkanie dla niego. There's a house then. Jest dom. Where the people of God are gathered. Gdzie ludzie Boży, gdzie wierzący się zbierają. He is in the midst of us. On jest pośród nas. Now the house of God. Dom Boży.
There is two aspects to the house of God. Widzimy dwa aspekty domu Bożego. One is for approach. Approaching God. Jeden aspekt to zbliżanie się do Boga. That is found in the book of Hebrews. To znajdujemy w Hebrajczyków. There is one for display. Jest też dla okazania czegoś. And that is found in 1 Timothy chapter 3 and verse 15. I to znajdujemy w 1 Tymoteusza 3:15. The boat is here. What is it? The two of them are here. A, te dwa aspekty znajdujemy tutaj. In verse 21, w wierszu 21 is for display. Widzimy okazanie czegoś. In verse 22, w wierszu 22 is for approach. Jest dla zbliżania. That we may be near to God. Abyśmy byli blisko Boga. We are not far anymore. Nie jesteśmy już dalecy. We have been brought nigh. Zostaliśmy przyprowadzeni. So we are near to him. Także jesteśmy blisko so it gives us a wonderful atmosphere. On daje nam tą wspaniałą atmosferę. Where God dwells. Gdzie mieszka Bóg. You know, one brother said to me. Pewien brat powiedział do mnie. If your home have a wonderful atmosphere. Jeśli twój dom ma wspaniałą atmosferę. My children look to head home from school or from work every day. Dzieci codziennie wracają do szkoły. But if that home is turbulent. Dzieci chętnie wracają, a jeśli w tym domu są jakieś tarcia. There is some apprehension. There is some. Jest pewien dystans. But the Spirit of God. Ale Duch Boży. Has formed the house. Uformował dom. Where he wants to feel at home there. I chce się tam czuć jak w domu. And we are the house. A my jesteśmy tym domem. For the habitation of the Spirit of God. Dla mieszkania Ducha Bożego. Let's move fast. Posuńmy się dalej. Chapter 3 and verse 5. Rozdział 3, wiersz 5. Która nie była znana synom ludzkim w dawnych pokoleniach, a teraz została przez Ducha objawiona Jego świętym apostołom i prorokom. The revelation of the heart of God. Objawienie serca Bożego. For Christ and the assembly. O Chrystusie i o zgromadzeniu. That is found in chapter 1. To znajdujemy w pierwszym rozdziale. In chapter 2. W rozdziale drugim. Is the revelation of the heart of God upon the objects of those in whom. W rozdziale drugim znajdujemy objawienie co do serca Bożego. In whom he finds his delight. Co do tego. Do tych ludzi, w których znajduje upodobanie. In other words, chapter 2 is. Innymi słowy, drugi rozdział. Shows how God went about to work to bring those into the revelation of His heart. Pokazuje nam, jak w jaki sposób Bóg działał, aby w tych ludziach, aby objawić swoje serce ludziom. In chapter 3. W rozdziale trzecim. Is the revelation of the heart of God to men and angels. Widzimy objawienie serca Bożego ludziom i aniołom. Since when we kiedy my look at what God has done for us, patrzymy na to, co Bóg dla nas uczynił, and that been opened up by the apostles, i to zostało nam otworzone przez apostołów. This dispensation was hid in the counsels of God. Ta rzecz, ten okres był ukryty wcześniej w zamiarach Bożych. No, it's revealed. A teraz jest objawiony. It's no more secret. Już nie jest tajemnicą. That God is going to bring man to glory. Że Bóg przyprowadzi ludzi do chwały. That we are seated, we are quickened, we are raised and seated in the heavenlies in Christ Jesus. Że jesteśmy ożywieni i wprowadzeni, usadzeni po prawicy Bożej. That we are bones of His bones. Jesteśmy kością z Jego kości. Flesh of His flesh. Ciałem z Jego ciała. We are the bride of Christ. Jesteśmy oblubienicą Chrystusa. We are one body. Jesteśmy jednym ciałem. These truths has been opened up by the apostles. Te prawdy zostały objawione przez apostołów. It tells us in 1 Corinthians chapter 2. W 1 Koryntian rozdziale 2 czytamy. Verse 9 and 10. Second. 1 Corinthians chapter 2.
Oh yes. 9 and 10. 1 Koryntian, rozdział 2, wiersze 9 i 10. Głosimy tedy, jak napisano, czego oko nie widziało i ucho nie słyszało, a co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Albowiem nam objawił to Bóg przez Ducha, gdyż Duch bada wszystko, nawet głębokości Boże. God has made it known to us. Bóg nam to objawił. What he is going to do with us? Co on z nami zrobi? And what he is going to do with the world to come. I to, co uczyni z światem w przyszłości. We are blessed. Jesteśmy ubłogosławieni. And the apostles opened this up to us. A apostołowie otworzyli to przed nami. Chapter 4. Rozdział 4. And verse 3 to 5. Wiersze 3 do 5. 1 Koryntian 4:3. Lecz co się mnie tyczy, nie ma najmniejszego znaczenia, czy wy mnie sądzić będziecie, czy jakiś inny sąd ludzki, bo nawet jeśli ja siebie nie sądzę, bo nawet ja sam siebie nie sądzę, albowiem do czego się nie upoczuwam, do niczego się nie poczuwam, lecz to mnie jeszcze nie usprawiedliwia, bo tym, który mnie sądzi, jest Pan. Czy to nie sądzicie przed czasem, dopóki może nie... Może chodziło o 4 z Efezją. Efezjan. Efezjan, 4 rozdział. 4 to 5. Efezjan 4 to było, wiersze 3 do 5. Starając się zachować jedność ducha w spójni pokoju, jedno ciało i jeden duch, jak też powołanie, jesteście do jednej nadziei, która należy do waszego powołania. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest. If in chapter 1 and verse 14, jeśli w rozdziale pierwszym, w wierszu 14. He wants to fill us with this joy. Czytamy o tym, że on nas chce napełnić tą radością. This present enjoyment of that which is to come. Tą obecną radością z tego, co kiedyś nastanie. We can enjoy now and ultimately in a day to come. Możemy się z tego cieszyć teraz i kiedyś w przyszłości. Well, he has brought us to the source of joy. On nas przyprowadził do źródła tej radości. And he's saying in this house where he dwells. I on mówi, stay. He is. The scripture is teaching the house in which the Spirit of God dwells. I Pismo nas uczy, że dom, w którym mieszka Duch Boży, joy should be there. Tam powinna być radość. Because the joy of the Lord should fill the house. Ponieważ radość Pańska powinna wypełniać ten dom. Psalm 42. To czytamy w Psalmie 42. Verse 4. Wiersz 4. 42 verse 4. Psalm 42 4. Jest 5. To jest 5 wiersz u nas. 42 5. Wspominam to z wielkim rozrzewnieniem, jak chodziłem w tłumie pielgrzymując do domu Bożego wśród głosów radości i dziękczynienia tłumu świętującego. See, he went with the voice of joy and with the multitude that kept holy days. Chodził wśród głosów radości i dziękczynienia tłumu świętującego. What a joy to be with God's people. Cóż to za radość być z dziećmi Bożymi. The house should be a house of joy. Ten dom powinien być domem radości. But saints, ale święci, the apostle has opened up for us in chapter 3 and verse 5. W wierszu 5 3 rozdziału apostoł otworzył nam, how my joy can be greatly enhanced. Jak moja radość może być jeszcze wzmocniona. As I feast upon the things that God has given me now to enjoy. Kiedy jakby rozkoszuję się tymi rzeczami, które Bóg teraz mi dał. But in chapter 4. A w rozdziale 4. There are things that want to rob us of that joy. Czytamy o rzeczach, które chcą nas obrabować z tej radości. So he says, listen. Więc mówi nam, posłuchajcie. Remember this. Pamiętajcie o tym. In chapter 2, verse 14. W wierszu 14, 2 rozdziału. We are one. Jesteśmy jednym. In chapter 2, verse 15. W 15 wierszu 2. We are one new man. Jesteśmy jednym nowym człowiekiem. In chapter 2, verse 16. W 16 wierszu. We are one body. Jesteśmy jednym ciałem. In verse 18. W wierszu 18. We have access unto God by one spirit. Mamy dostęp do Ducha przez jednego Boga. In verse 19. We are fellow citizens. We are together citizens. Verse 19. W wierszu 19 jesteśmy współobywatelami.
We are built up together a temple for God. Razem tworzymy świątynię Bożą. We are also the house of God. Jesteśmy też domem Bożym. Hey, saints, all of us together. Wszyscy razem wierzący tutaj. You cannot get rid of me. Nie możecie się mnie pozbyć. And I cannot get rid of you. A ja nie mogę pozbyć się was. We are one. Jesteśmy jedno. The Spirit of God has done so. Duch Boży tak sprawił. But you see, he says, some things are going to come to try to rob us of our joy. Ale apostoł mówi, przyjdą pewne rzeczy, które będą chciały was obrabować. And he tell us, use diligence. I on mówi, bądźcie meekness, lowliness. Bądźcie łagodni, pokorni. Let us keep the unity of the spirit and the united bond of peace. Trzymajmy jedność ducha, w spójni i pokoju. In chapter 4 and verse 30. W wierszu czwartym, w rozdziale czwartym, wierszu 30 czytamy: nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Nothing stops joy like grieving the Spirit of God. Nic tak nie powstrzymuje radości jak zasmucanie Ducha Bożego. In other words, innymi słowy, let the joy flow. Niech pozwólmy radości płynąć. Make room that the Spirit of God may flood us with this joy of the Lord, which is our strength. Zróbmy miejsce na to, aby Duch zalał nas tą radością, która jest naszą siłą. Chapter 5, verse 18. Rozdział 5, wiersz 18. Nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni ducha. The songwriter says, I want joy. The songwriter. I want joy. Pewien pisarz pieśni powiedział, chcę radości. Wonderful joy. Wspaniałej radości. Coming from heaven above. Która zstępuje z nieba. I want the joy of the Lord. Chcę radości Pana. And the Spirit's desire. I pragnieniem ducha. Is to fill me with this joy. Jest wypełniać mnie tą radością. I don't want anything in my life to grieve the Spirit, that this joy will not flow. Nie chcę, aby cokolwiek zasmucało mnie, zasmucało ducha, aby ta radość nie płynęła. David in Psalm 51. W Psalmie 51. He said, I feel like a broken vessel. Dawid mówi, czuję się jak złamane naczynie. And he asked the Lord, restore unto me the joy of my salvation. I mówi do Pana, przywróć mi radość ze zbawienia. David sinned. Dawid zgrzeszył. And his life was like a cup that had a hole. I jego życie było jak taki kubek, który miał. All the joy ran out. Cała radość wypłynęła. And he says, I want that joy again. I on powiedział, ja znowu chcę tą radość. Grieving the Spirit of God. Zasmucanie Ducha Bożego. But then he says, a potem mówi, be filled with him. Bądźcie napełnieni nim. And when you are filled with the Spirit, kiedy jesteśmy napełnieni, and that joy is flowing, i ta radość płynie, it says you will sing. Jest napisane, będziecie śpiewać. And make melody in your heart. I nucić melodię w waszych sercach. Chapter 6. Rozdział 6. And verse 17. Wiersz 17. Weźcie też przyłbicę zbawienia i miecz ducha, którym jest Słowo Boże. And verse 18. I 18 wiersz. W każdej modlitwie i prośbie zanoście, o każdym czasie moduj w duchu i tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem ze wszystkich świętych. The only piece of the armor that is offensive is the sword. Jedyną częścią zbroi, która służy do ataku, to jest miecz. You could imagine someone coming. Możesz wyobrazić sobie kogoś, kto przychodzi. To rob you of the joy of the Lord. Aby ciebie obrabować z radości Pana. To give up that place. Abyś opuścił to miejsce. I think it's found in the book of Judges. Wydaje mi się, że to znajdujemy w Księdze Sędziów. When the trees of the forest came and said to Mr. Vine, Judges 9. Księga Sędziów, 9 rozdział.
historia w tym dyskusji. No. Chapter 9. Chapter 9, I believe, is chapter 9. Oh yes, verse 7. Sędziów 9:7 czytamy. Gdy o tym doniesiono Jotamowi, poszedł, stanął na szczycie góry Garizim, podniósł swój głos i zawołał na nich donośnie: słuchajcie mnie, obywatele Sychem, a wtedy Bóg i Bóg słuchać was będzie. Verse 9. Lecz Oliwka rzekła do nich, 9 wiersz, czy mam zaniechać tłustości mojej, która jest we mnie, a którą część się oddaje Bogom i ludziom, a mam pójść, aby bujać nad drzewami? Yes, verse 10. I 10 wiersz. Wtedy rzekły drzewa do drzewa figowego: Nurze, zostań ty naszym królem. Verse 12. 12 wiersz. Wtedy rzekły drzewa do winorośli: Nurze, zostań ty naszym królem. Verse 8. 8. Wiersz 8. Zeszły się drzewa, aby ustanowić nad sobą króla, i rzekły do oliwki: Bądź naszym królem. In other words, innymi słowami, Jotam give this parable. Jotam daje tą przypowieść. And he said, the trees of the forest. I powiedział, drzewa leśne. Came. Zeszły się. To anoint a king over them. Aby ustanowić nad sobą króla. And they came to the olive tree. I przyszły do oliwki. And said, come reign over us. I powiedziały, panuj nad nami. The olive tree says. Oliwka powiedziała. Not me. Nie ja. Should I leave my place? Czy ja mam pozostawić swoje miejsce? And come and be promoted over you? I być i panować nad wami? I'm not coming. Nie przyjdę. Verse 10. 10 wiersz. The fig tree, they came to the fig tree. Przyszli do drzewa figowego. Reign over us. Panuj nad nami. And the fig tree said, I forsake my sweetness and my good fruit and go and be promoted over thee? A drzewo figowe mówi, czy mam zaniechać mojej słodyczy, mojego dobrego plonu, aby pójść, aby panować nad wami? Nad he, said, he said no. Powiedział, nie pójdę. Then they came to the vine. Więc przyszli do winorośli. And the vine said unto them, should I leave my wine, which cheer God and man, and go and be promoted over thee? Ale winorośl powiedziała, czy mam zaniechać moszczu mojego, który rozwesela bogów i ludzi, aby pójść, aby bujać nad wami? This was like using the sword. To było jak używanie miecza. They came to the olive. Oni przyszli do oliwki. Say, come man, follow us. Powiedzieli, chodź, pójdź za nami. He says, don't you know, I cause the face to shine and I anoint kings and priests and prophets? A Oliwka powiedziała, czy nie wiecie, że jestem używana do twarzy i też do namaszczania królów, kapłanów i proroków? I am not leaving my place. Ja nie opuszczę swojego miejsca. They went to Mr. Fig. Poszli do pana figowego. I am not coming. Ja nie pójdę. I will leave my sweetness and come be no sir. Czy mam pozostawić moją słodycz? Nie pójdę. And vine says, I'll not leave my joy. A winorośl powiedziała, ja nie pozostawię swojej radości. Saints, at times we have to defend. Święci, są czasy, kiedy musimy się this joy that God has given to us. Bronić tej radości, którą Bóg nam dał. The earnest of the spirit. Rękojmia ducha. Don't let people rob you of your joy. Nie pozwólcie ludziom obrabować waszej radości. Should I leave this place? Czy mam opuścić to miejsce? Where the joy of the Lord is. Gdzie jest radość Pana? And come follow you. I pójdź za wami. I am staying at the house of God. Zostaję w domu Bożym. But then he says, praying in the spirit. A potem czytamy, módlcie się w duchu. What maintains this joy, brethren? Co zawiera ta radość? It's prayer. Co zachowuje tą radość? To jest modlitwa. As we pray. Kiedy modlimy się. As we intercede. Kiedy wstawiamy się. As we have that wonderful communion with the Father. Kiedy mamy tą wspaniałą społeczność z Ojcem. That joy is maintained. Ta radość jest zachowana. The joy of the Lord is your strength. Radość Pana będzie waszą mocą. And the Spirit of God has come out. I Duch Święty przyszedł. To fill your heart with joy. Aby wypełnić twoje serce z radością. Unspeakable. Niewysłowioną. And full of glory. Pełną chwały. May God help us. Aby Bóg nas błogosławił. To look a bit. Abyśmy
popatrzyli trochę at this wonderful ministry na tą wspaniałą służbę of the Spirit of God. Na Ducha Bożego. Amen. Co Słowo Boże mówi na temat narodzenia na nowo? Kto go potrzebuje? Kto dokonuje narodzenia na nowo? Oraz jakie są tego skutki? Jakie są tego rezultaty? Pierwsze miejsce to jest list Jakuba. W tych niebieskich Bibliach to jest strona 290. Jakuba, pierwszy rozdział, 17 wiersz. Słowo Boże mówi tutaj tak, że każdy dar dobry i każdy dar doskonały pochodzi z góry i zstępuje od Ojca Światłości, u którego nie ma zmiany ani cienia zmienności. Ze swojej woli zrodził nas słowem prawdy, abyśmy byli jakby pierwocinami Jego stworzeń. Widzimy, że Słowo Boże daje tutaj wyraźne świadectwo, że każdy dar dobry i każdy dar doskonały, to jest coś, co możemy dostać od Boga. I Bóg chętnie daje, bez wypominania, każdemu, kto do Niego przychodzi po zbawienie, ponieważ Bóg udowodnił, że chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i do poznania prawdy doszli. Dał dowód tego przez to, że dał swojego Syna, Pana Jezusa Chrystusa. Pan Jezus Chrystus, jako jedyny prawdziwy Bóg, przyjął postać człowieka, stał się podobny ludziom, stał się identyczny z nami we wszystkim z wyjątkiem grzechu. On grzechu nie popełnił, ani nie znaleziono zdrady w ustach Jego. I o Panu Jezusie tu jest wyraźnie powiedziane, że On jest darem dobrym i darem doskonałym. Bóg dał ludziom prezent. Bóg dał ludziom dar w osobie Pana Jezusa Chrystusa. I Pan Jezus Chrystus, umierając na krzyżu, złożył doskonałą ofiarę, na podstawie której każdy człowiek może pojednać się z Bogiem. Każdy. Nie ma żadnej różnicy, bo wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Nie ma czegoś takiego, że ktoś jest za święty na to, żeby móc skorzystać z ofiary Golgoty. Nie ma też czegoś takiego, że ktoś jest zbyt wielkim zwyrodnialcem, żeby mógł skorzystać z ofiary Golgoty. Pan Jezus Chrystus umarł i na Niego został złożony grzech. On grzechu nie znał, ale w momencie, kiedy wisiał na krzyżu, sam stał się grzechem. I na tej podstawie jest możliwe pojednanie z Bogiem. Na tej podstawie cała świętość Pana Jezusa Chrystusa może być przypisana człowiekowi, który przyszedł do Boga po zbawienie. I na podstawie tej ofiary jest to tak, że Bóg już więcej grzechów nie wspomni. Bóg będzie takiego człowieka traktował tak, jak gdyby on nigdy grzechów nie popełnił. Mimo że oczywiście każdy popełnił grzechy, każdy jest winien przed Bogiem. I nie ma osoby, która by nie zgrzeszyła. Wyjątkiem z ludzi był Pan Jezus Chrystus, który w momencie, kiedy był na krzyżu Golgoty, stał się grzechem za nas. I Jemu została przypisana cała nasza niegodziwość. Wszystkie nasze grzechy zostały przez tą ofiarę raz na zawsze zgładzone. Gdy Pismo Święte mówi, że zostały zgładzone wszystkie grzechy, to Pismo Święte mówi, że chodzi o grzechy przeszłe,
teraźniejsze i przyszłe. Wszystkie, jakie kiedykolwiek człowiek jest w stanie popełnić, już Pan Jezus Chrystus za nie cierpiał. Na tym polega ten doskonały dar. Na tym polega ten dar od Boga. Jest to dar z góry. I widać tutaj w 18 wierszu, że to, czy ktoś narodzi się na nowo, jest dziełem Bożym. Bo jest powiedziane, że to Bóg zrodził tych, którzy są wierzącymi w Pana Jezusa, tych zrodził z własnej woli. 18 wiersz. Ze swojej woli zrodził nas. Czym? Słowem prawdy, czyli tym, co mówi nam Pismo Święte o Panu Jezusie Chrystusie. I to jest bardzo ważne, żebyśmy wiedzieli, że narodzenie na nowo to jest dzieło Boga, nie nas. Tak samo jak każdy z nas się urodził kiedyś jako niemowlę. Ja na przykład nie miałem nic wspólnego z tym, że się urodziłem. Urodzili mnie rodzice, a dokładnie mama w dniu porodu mnie zrodziła. Ja nie miałem z tym nic wspólnego. I tak samo jest z nowym narodzeniem z góry. Nowe narodzenie z góry to jest dzieło Boga. To tylko Bóg może kogoś zrodzić na nowo. Może komuś dać nowe życie. Człowiek nie jest w stanie tego wypracować sam z siebie przez jakieś metody pracy nad sobą czy przez różnego rodzaju zabiegi. To jest po prostu niemożliwe. Tylko Bóg może kogoś narodzić na nowo. Tak samo jak jest niemożliwe, że któregoś dnia ktoś postanawia, że się urodzi na tej ziemi i on się sam rodzi bez udziału matki. To jest zwyczajnie niemożliwe, żeby człowiek mógł się sam na nowo narodzić. Więc jest to dzieło Boże. Jeśli ktoś z nas tu na tej sali chce być narodzony na nowo, a Pan Jezus Chrystus wyraźnie powiedział w rozmowie z Nikodemem, musicie się na nowo narodzić, to jeśli ktoś chce być narodzony na nowo, musi wołać do Boga o to. Boże, chcę być narodzony na nowo. Jestem bezradny. Wiem, że Ty wymagasz, abym był narodzony na nowo, ale tylko Ty możesz mnie narodzić na nowo. Jestem bezsilny. Nie mam szans sam tutaj nic zadziałać. Ale wiem, że Ty chcesz, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i do poznania prawdy doszli, więc proszę Cię o to, abyś mnie ratował. Jeżeli tak przyjdziemy do Boga, to Bóg jest tym, który daje każdy dar dobry i każdy dar doskonały. Ten dar pochodzi z góry, od Boga. Drugie miejsce to jest pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział, to jest strona 295. Od 18 do 23 wiersza. Wiedząc, że nie tym, co zniszczalne, srebrem lub złotem, zostaliście wykupieni z waszego marnego postępowania przekazanego przez ojców, lecz drogą krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego i nieskalanego, przeznaczonego do tego przed założeniem świata, a objawionego w czasach ostatecznych ze względu na was. Wy przez niego uwierzyliście w Boga, który go wskrzesił z martwych i dał mu chwałę, aby wasza wiara i nadzieja były w Bogu. Skoro oczyściliście swoje dusze, będąc posłuszni prawdzie przez Ducha
ku nieobłudnej braterskiej miłości, czystym sercem jedni drugich gorąco miłujcie, będąc odrodzeni nie z nasienia zniszczalnego, ale z niezniszczalnego, przez Słowo Boże, które jest żywe i trwa na wieki. Jak widać, tutaj te słowa są kierowane przez apostoła Piotra do tych, którzy uwierzyli w Pana Jezusa i już są odrodzeni nie z nasienia zniszczalnego, ale niezniszczalnego. Przez Słowo Boże, które jest żywe i trwa na wieki. Więc to narodzenie na nowo daje pewnego rodzaju rezultaty. I ten fragment może nam posłużyć na to, żeby każdy się postawił w świetle Bożym i sprawdził, czy ja już jestem narodzony na nowo. Czy ja już mam nowe życie z Boga. Bo być może są takie osoby, które myślą o sobie, że już jest ze mną dobrze. Że ja już jestem Bożym dzieckiem. Że nie jestem dzieckiem diabelskim. I że mam miejsce w niebie. Może są takie osoby i być może mają rację, ale być może się mylą. Więc warto, żeby przyjrzeć się w zwierciadle Słowa Bożego sam na sam z Bogiem i odpowiedzieć sobie na to pytanie. Więc tutaj widać, że taka osoba, która jest narodzona na nowo, wie, że jest odkupiona nie własnym działaniem, nie jakimiś rzeczami z tego świata, tylko 18 wiersz mówi, wiedząc, że nie tym, co zniszczalne srebrem lub złotem zostaliście wykupieni z waszego marnego postępowania, przekazanego przez ojców, lecz drogą krwią Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego. Czy wiesz o tym, że Chrystus jest barankiem? Czy wiesz, że Chrystus jest niewinny? Czy wiesz, że Chrystus jest nieskalany? Czy rozumiesz, że tylko Jego ofiara jest w stanie zbawić? Bo jeżeli pokładasz ufność w czymkolwiek innym, to jest niestety zła wiadomość dla ciebie. Jeśli pokładasz ufność w czymkolwiek innym niż w ofierze Pana Jezusa Chrystusa, jeśli pokładasz ufność w czym innym niż w drogiej krwi Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego, to niestety jesteś jeszcze dzieckiem diabła. Nie jesteś narodzony na nowo. Więc to jest pierwszy punkt, który z tego miejsca możemy wyciągnąć dla siebie. Jeżeli z kolei wiesz, że Chrystus jest doskonały, że Chrystus jest barankiem niewinnym i nieskalanym, jeśli wiesz, że Jego krew przelała się za ciebie, to znaczy, że jesteś narodzony na nowo, bo uwierzyłeś w doskonałe dzieło Pana Jezusa Chrystusa, uwierzyłeś Bogu, który go dał jako przebłaganie za grzechy twoje. I widzimy tutaj, że Bóg już dawno, w przeszłej wieczności, myślał o tym, żeby ta ofiara była złożona. 20 wiersz mówi, że to już było przeznaczone przed założeniem świata. A w czasach ostatecznych, czyli wtedy, kiedy Pan Jezus Chrystus został przybity do krzyża, zostało dopiero ujawnione. I widzimy, że wiara w Boga to nie jest nasze działanie, tylko 21 wiersz mówi, że przez Chrystusa człowiek wierzy w Boga. To Chrystus jest źródłem. To Chrystus jest w stanie takiego pokutującego grzesznika naprowadzić na właściwe tory. I działanie tego nowego narodzenia jest takie, że jest porzucenie martwych uczynków, jest chwała, po prostu Boża, przypisana na podstawie ofiary Chrystusa takiemu człowiekowi. Taki człowiek staje się w oczach Bożych tak czysty, jak gdyby nigdy nie zgrzeszył. I dlatego 22 wiersz mówi wyraźnie, że te serca i dusze są oczyszczone na podstawie narodzenia na nowo,
że wynikiem tego jest posłuszeństwo prawdzie przez Ducha Świętego, że nie ma tutaj żadnych podtekstów, żadnych drugich czy trzecich planów, że jest to nieobłudna miłość, szczera, bez polityki, bez różnego rodzaju knucia planów. Czyste serce. I ta miłość nie jest tylko miłością taką wynikającą z przymusu. Ta miłość jest miłością gorącą. Jest o najwyższych walorach. Widać ją na każdym kroku. To jest stan idealny. I osoba narodzona na nowo właśnie może z tego korzystać, że Pan Jezus Chrystus ją uzdolnił do takiego życia. Ale kluczem do tego jest uwierzyć w Chrystusa jako baranka nieskazitelnego i wiedzieć, że Jego krew oczyściła cię od wszystkich twoich grzechów. Więc tutaj widzimy wyraźnie, że to jest na podstawie działania Bożego i jest to skuteczne przez ofiarę Chrystusa. Kolejne miejsce. To jest miejsce z pierwszego listu Jana. Pierwszy list Jana, 3:9. Każdy więc, kto w nim trwa, nie grzeszy. Każdy, kto grzeszy, nie widział go ani go nie poznał. Dzieci, niech was nikt nie zwodzi. Kto czyni sprawiedliwość, jest sprawiedliwy, tak jak i on jest sprawiedliwy. Kto popełnia grzech, jest z diabła, gdyż diabeł od początku grzeszy. Po to objawił się Syn Boży, aby zniszczyć dzieła diabła. Każdy, kto się narodził z Boga, nie popełnia grzechu, bo jego nasienie w nim pozostaje i nie może grzeszyć, gdyż narodził się z Boga. Po tym poznaje się dzieci Boże i dzieci diabła. Każdy, kto nie czyni sprawiedliwości, nie jest z Boga, jak i ten, kto nie miłuje swego brata. Więc tutaj widzimy, że jeśli patrzymy na naturę człowieka narodzonego na nowo, ta poprzeczka jest postawiona bardzo klarownie, wysoko. Wiadomo, że czym innym jest, jeżeli ktoś jest na przykład kierowcą i zazwyczaj nie przekracza prędkości, czyli jeździ przepisowo, a w wyniku jakiegoś zamieszania, manewru czy wyprzedzania przekroczy prędkość, ale na co dzień zawsze jeździ przepisowo. To jest tego typu przykład. Czyli dziecko Boże nienawidzi grzechu. Dziecko Boże nie lubi tego, aby być uwikłanym w sytuację, gdzie zdarza się mu towarzyszyć w czyimś grzechu. Więc taka osoba narodzona na nowo czuje wstręt przede wszystkim do swojego własnego brudu, do swojego własnego grzechu, do swojej własnej nieprawości. Taka osoba jest tutaj określona w liście Jana, że kto się narodził z Boga, nie popełnia grzechu. Nie jest zainteresowany tym, żeby walczyć przeciwko Bogu, bo grzech to jest bunt przeciwko Bogu. Natomiast taka osoba ma obietnicę z Pisma Świętego, że jeśli w wyniku czy to przeoczenia, czy to jakiejś słabości zdarzy się zgrzeszyć, to ma orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, i ma ten grzech Bogu wyznać. I wtedy krew Jezusa Chrystusa oczyści taką osobę i ten grzech wyznany, przecież Bóg zna nasze grzechy, ten grzech wyznany jest od razu przez Boga traktowany jako taki, który jest zlikwidowany, bo Pan Jezus Chrystus za wszystkie umarł. I to chodzi o higienę takiej osoby, która jest narodzona na nowo. Jeśli zdarzy się potknąć,
to taka osoba musi codziennie zajmować się swoim życiem, czy danego dnia byłem doskonale zgodny z myślami Bożymi. Jeśli nie, to trzeba od razu Bogu przedstawić. Można to robić co rano, można to robić wieczorem, można to robić na bieżąco w ciągu dnia, w każdej wolnej chwili. Generalnie chodzi o to, że dziecko Boże brzydzi się grzechem. Dziecko Boże nienawidzi grzechu. Dziecko Boże nie traci czasu na walkę z grzechem, bo nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby żyjąc, żyć dla Boga, przybliżać się do obrazu Pana Jezusa Chrystusa, być takim, jak On był na tym świecie. I to właśnie chce osoba narodzona na nowo, tak żyć, jak Chrystus tu na ziemi. I dlatego tu jest powiedziane, po tym poznaje się dzieci Boże i dzieci diabła. Kto nie czyni sprawiedliwości, nie jest z Boga. Jak i ten, kto nie miłuje swego brata. Bo jest to jasna sprawa. Jeżeli ktoś nie miłuje, to nie ma w nim miłości Boga. Nie jest narodzony na nowo. Niech wróci do punktu pierwszego. Niech woła do Boga o zbawienie. To jest dowód na to, że jest się na szerokiej drodze do piekła. Jeśli nie ma się pragnienia życia w sprawiedliwości, jeśli się nie ma pragnienia życia w miłości wobec ludzi, których Bóg uratował, to jest podstawa, żeby siebie samego na podstawie tej myśli obudzić, żeby nie było kogoś, kto jest na tej sali, usłyszał, że Pan Jezus umarł za jego grzechy, a mimo to tego typu człowiek pójdzie do piekła na wieczne zginienie, na zawsze do jeziora ognistego. To by była wielka katastrofa. Kolejne miejsce. Pierwszy list Jana, rozdział drugi, to jest strona 304. Rozdział drugi, 29 wiersz. Jeżeli wiecie, że On jest sprawiedliwy, wiedzcie też, że każdy, kto czyni sprawiedliwość, z Niego się narodził. Widzimy tu wyraźnie potwierdzenie tej myśli, że jeśli ktoś czyni sprawiedliwość, z Boga się narodził. Kto jest sprawiedliwy? Bóg. Kto jest sprawiedliwy? Bóg objawiony w ciele, Jezus Chrystus. Jeśli ktoś czyni sprawiedliwość, z Boga się narodził. Jeśli ktoś czyni tak, jak Słowo Boże uczy i to jest pragnieniem jego serca, a nie wyuczonym przepisem ludzkim, to mamy do czynienia z miejscem, które definiuje życie osoby narodzonej na nowo. Jeśli to jest prawdą w twoim życiu, że przyjąłeś Jezusa Chrystusa jako twojego Zbawiciela, jeśli uwierzyłeś, że Jego ofiara jest doskonała i jesteś pewien, że Jezus Chrystus zmazał wszystkie twoje grzechy, jeżeli widzisz, że od rana do wieczora nic, tylko zajmuje cię, jak czynić sprawiedliwość, to ten fragment jest dowodem na to, że z Boga się narodziłeś. Ale jeżeli coś tutaj nie działa, to wołaj do Boga, bo jest to wielką tragedią. Jeśli wiedząc tak dużo ze Słowa Bożego, trafisz na wieczne zginienie do jeziora ognistego jako dziecko diabelskie. Kolejne miejsce. To jest pierwszy list Jana, 5 rozdział, strona 307. 5 rozdział, 18 wiersz. Znowu podobna informacja i bardzo mocno podkreślona. Wiemy, że każdy, kto się narodził z Boga, nie grzeszy. Ale kto się narodził z Boga, zachowuje samego siebie
a zły go nie dotyka. Nie jest tu mowa o tym, że kto się narodził z Boga od czasu do czasu nie zgrzeszy. Jest różnica między grzeszy a zgrzeszy. Natomiast jest tu mocno podkreślone, że chodzi o to, że każdy, kto się narodził z Boga. Czyli nie ma wyjątku. Jeśli ktoś jest narodzony z Boga, odkrywa sam w sobie, że nienawidzi grzechu, że nie chce grzeszyć i że ma, dzięki mieszkającemu w nim Duchu Świętemu, Duch Święty to jest Bóg, zesłany po tym, gdy Pan Jezus Chrystus został wzięty do nieba, gdy zmartwychwstał i nastąpiło Jego w niebo wstąpienie, to w dniu Pięćdziesiątnicy przysłał Ducha Świętego, trzecią osobę Boga, trzecią osobę Trójcy. I Duch Święty jako Bóg Wszechmogący również mieszka w wierzących, również mieszka w osobach, które się narodziły z Boga. I ta wielka moc wielkiego Boga, bo Duch Święty ma moc, Duch Święty nie jest mocą, Duch Święty jako Bóg ma moc. I On tą moc udostępnia wierzącemu, narodzonemu na nowo, aby sobie sam radził z wieloma problemami, które tu na świecie się pojawiają. Dlatego jest wyraźnie powiedziane, że kto się narodził z Boga, zachowuje samego siebie, a zły go nie dotyka. Gdyż właśnie ta moc Ducha Świętego uzdalnia wierzącego do tego, żeby żyć zgodnie ze Słowem Bożym. Na początku to nie wychodzi może doskonale. Zaraz po narodzeniu na nowo jest wiele przyzwyczajeń i wiele problemów, które wierzący musi rozwikłać według Słowa Bożego. I nie może za niego tego zrobić ktoś inny. To musi sam, czytając Słowo Boże i analizując informacje ze Słowa Bożego, sam musi dla siebie takie problemy rozwiązywać dzięki działaniu Ducha Świętego. To nie jest tak, że on gdzieś weźmie, skorzysta z gotowca, bo może się okazać, że trafi na fałszywą naukę i ta fałszywa nauka go wtedy ukształtuje w osobę wyjątkowo groźną i niebezpieczną. Nie. Słowo Boże jest wystarczające. Duch Święty mieszkający w narodzonej na nowo osobie wystarcza, żeby taką osobę uzdolnić do tego, żeby ten człowiek zachowywał samego siebie i wtedy zły go nie dotyka. Każdy, kto się narodził z Boga, nie grzeszy. Więc jeśli twoim pragnieniem jest to, żeby grzeszyć, nie jesteś narodzony na nowo, bo każdy, kto się narodził z Boga, nie ma na celu grzeszenia. Kolejne miejsce, które mówi nam o efekcie narodzenia na nowo, to jest pierwszy list Jana, 5 rozdział, ten sam rozdział, tyle że pierwszy wiersz, strona 306. Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Chrystusem, narodził się z Boga. A każdy, kto miłuje tego, który zrodził, miłuje też tego, który się z Niego narodził. Więc mamy dokładną informację. Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Chrystusem, narodził się z Boga. Czyli tutaj nie ma jakichś wielkich kombinacji. Wiemy o tym, że to Bóg dokonuje narodzenia na nowo. I jeżeli wierzysz, że Jezus jest tym, którego Bóg złożył w ofierze na krzyżu Golgoty za twoje grzechy, że ta ofiara doskonała, przebłagała wszystkie twoje grzechy, to jesteś narodzony z Boga.
Tego przekonania człowiek sam nie może w sobie wypracować. I wtedy efektem tego jest już nowe życie. Kolejne miejsce. Ewangelia Jana, 1 rozdział. I tutaj mamy wyraźne świadectwo Pisma Świętego. 12 i 13 wiersz przeczytam. Wszystkim tym, którzy Go przyjęli, dał moc, aby się stali synami Bożymi, to jest tym, którzy wierzą w Jego imię, którzy są narodzeni nie z krwi, ani z woli ciała, ani z woli mężczyzny, ale z Boga. Więc jest wyraźne świadectwo, że Pan Jezus Chrystus przyszedł na ziemię i został przez niektóre osoby przyjęty. Większość go odrzuciła, bo Pan Jezus Chrystus został odrzucony. Ale niektórzy go przyjęli. I ci, którzy go przyjęli, ci, których on nawet określa malutkie stadko, czyli to jest tak mała grupa. Nawet Pan Jezus powiedział, ale czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Dlaczego zadał takie pytanie? Dlatego, że jest to niewielka grupa, malutkie stadko i czy w ogóle znajdą się takie osoby. I tutaj widzimy wyraźnie, że wszystkim tym, którzy Pana Jezusa przyjęli, Pan Jezus dał moc, aby się stali synami Bożymi. To jest tym, którzy wierzą w Jego imię. Którzy są narodzeni nie z krwi, ani z woli ciała, ani z woli mężczyzny, ale z Boga. Oczywiście te osoby, co do zasady, tak jak wszyscy ludzie, są narodzeni z woli mężczyzny, ale oprócz tego, że się narodzili biologicznie, że są żywymi istotami, są również narodzeni z Boga dzięki temu, że przyjęli Jezusa jako swojego ratownika, jako swojego Pana, jako swojego Zbawiciela. Wtedy ci, którzy przyjęli Jezusa, mają moc, aby się stali synami Bożymi przez wiarę w imię Jezusa. I to jest bardzo proste, bo kiedyś, gdy Paweł i Sylas byli trzymani w więzieniu, ten, który ich trzymał w więzieniu, zadał im pytanie: Panowie, co mam czynić, abym był zbawiony? Otrzymał ten człowiek prostą odpowiedź od apostoła Pawła. Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony ty i twój dom. Tak mówią Dzieje Apostolskie w 16 rozdziale między innymi. Wiele jest tego typu świadectw, że zbawienie jest tylko i wyłącznie przez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa. Kolejne miejsce to jest 1 Tesaloniczan, 2 rozdział, strona 260. 1 Tesaloniczan 2:13. Dlatego też nieustannie dziękujemy Bogu, że gdy przyjęliście Słowo Boże, które słyszeliście od nas, przyjęliście je nie jako słowo ludzkie, ale jak jest naprawdę, jako Słowo Boże, które też w was, którzy wierzycie, skutecznie działa. Czyli widzimy tutaj wyraźne świadectwo, że Słowo Boże przyjęte przez tych ludzi, którzy tutaj są adresatami tych słów Pawła apostoła, to oni jako narodzeni na nowo słuchają Słowa Bożego. Są chętni do tego, żeby to Słowo Boże w nich pracowało. To jest pierwszy objaw taki praktyczny narodzenia na nowo. Jeśli jesteś narodzony na nowo, to między innymi zauważysz to, że twoje uszy lgną do tego, co Słowo Boże ma do powiedzenia. Że tylko będziesz chciał żyć, będziesz chciała żyć tym, co Biblia mówi. Że nie będą cię interesowały opinie ludzi,
tylko będzie cię interesowało, co ma Bóg do tego, do powiedzenia na dany temat. Nie będą się liczyły ludzkie opinie, tylko i wyłącznie opinia Boża na dany temat będzie dla ciebie kluczowa. To jest typowy objaw narodzenia na nowo. Jeżeli tego nie ma, to jest duże zagrożenie, że niestety nie jesteś narodzony, nie jesteś narodzona na nowo. Dlatego, że zdrowe niemowlę nie może być odpędzone od mleka matki. Tak samo narodzony na nowo człowiek nie da się odpędzić od tego, co Bóg ma do powiedzenia. I kolejny fragment jest, który chciałbym, żebyśmy też mu się przyjrzeli. 2 Koryntian 4:6. To jest strona 229 w niebieskich Nowych Testamentach. 2 Koryntian 4:6. Ponieważ Bóg, który rozkazał, aby z ciemności zabłysnęło światło, ten zabłysnął w naszych sercach, aby zajaśniało w nas poznanie chwały Bożej w obliczu Jezusa Chrystusa. Czyli widzimy wyraźnie, że człowiek, który co do natury jest dzieckiem diabelskim, przed narodzeniem na nowo, jest człowiekiem z ciemności, człowiekiem poruszającym się w ciemności. Tutaj Słowo Boże pokazuje, że człowiek narodzony na nowo z kolei jest rozjaśniony przez to, co jest świadectwem Bożym. I jaśnieje w takim człowieku poznanie chwały Bożej w obliczu Jezusa Chrystusa. To jest efekt. Czyli widzimy chwałę Bożą, Jezusa. I interesuje nas tylko to, co Bogu się podoba. Jako osoby narodzone na nowo nie interesujemy się ludzkimi, religijnymi wynalazkami, tylko jako osoby narodzone na nowo chcemy wiedzieć, co ma nam do powiedzenia Bóg i tylko i wyłącznie w centrum jest dla nas Jezus Chrystus, nikt inny. Kolejne miejsce to jest 1 list Piotra 2, to jest strona 296. 1 list Piotra, 2 rozdział, 2 wiersz. Jak nowo narodzone niemowlęta, pragnijcie czystego mleka Słowa Bożego, abyście dzięki niemu rośli. Tutaj jest porównanie do niemowlęctwa, jakiego doświadcza każdy człowiek, który przychodzi na świat jako świeżo urodzony przez mamę. I nie każdy z nas może to pamięta, ale każdy z nas tak się właśnie zachowywał wobec pokarmu od matki albo do butelki z mlekiem. Że każde niemowlę pragnęło mleka. I tu jest to porównanie, że nowonarodzone niemowlęta pragną czystego mleka. Natomiast nowonarodzone dzieci Boże, czyli narodzone na nowo przez Boga, pragną Słowa Bożego. Czystego mleka Słowa Bożego. I tylko to Słowo Boże jest tutaj takim czystym mlekiem, dzięki któremu niemowlę rośnie. Nie może to być jakaś sfałszowana kombinacja wszystkiego innego, tylko nie Słowa Bożego. Nie, to ma być czyste, niezmącone niczym Słowo Boże. Czyli to, czego uczy Biblia. To, co Bóg powiedział w Biblii. Nie może to być jakiegoś rodzaju ludzka nauka, bo to nie da wzrostu, tylko to da różnego rodzaju patologie. Dziecko Boże rośnie dla Boga. Dziecko Boże rośnie tak, żeby stać się identycznym z Panem Jezusem Chrystusem. Żeby być podobnym do Niego. Natomiast różnego rodzaju ludzkie dodatki spowodują, że ten człowiek narodzony na nowo będzie karykaturą. Będzie dziwolągiem. Nie będzie w żaden sposób podobny do Pana Jezusa
w żadnym aspekcie, bo tylko Słowo Boże jako czyste mleko daje tą możliwość, żeby być jak Jezus na tym świecie. Kolejne miejsce to jest ostatni fragment, który chciałem, żebyśmy wzięli pod uwagę. Z Dziejów Apostolskich, 9 rozdział, strona 163. Dzieje Apostolskie, 9 rozdział. Wiersz pierwszy. 11, przepraszam. Wiersz 11. Ten rozdział przedstawia nam apostoła Pawła. Apostoł Paweł w pierwszym wierszu nazywany jest jeszcze Saulem. Jest to przed jego nawróceniem. Jest powiedziane w pierwszym wierszu: Saul, dysząc jeszcze groźbą i chęcią mordu przeciwko albo wobec uczniów Pana, poszedł do najwyższego kapłana. Po co on poszedł? On był żydowskim wyznawcą, wtedy częścią sekty faryzeuszów. I on chciał mordować chrześcijan, gdyż nienawidził ich z całego serca. I ten człowiek dostał upoważnienie, żeby chrześcijan wywlekać, mordować, prześladować. I okazało się, że gdy jechał do Damaszku, aby tą swoją działalność kontynuować, Pan Jezus Chrystus w drodze mu się objawił i Saul się nawrócił. Saul został narodzony na nowo. I w 9 wierszu już widzimy, że on nic nie widział, nie jadł i nie pił, a w 11 widzimy, że o tym człowieku, który co dopiero doświadczył cudu narodzenia na nowo, Bóg wydał świadectwo. Powiedział do innego ucznia w ten sposób Pan Jezus. A Pan powiedział do tego ucznia: wstań i idź na ulicę, którą nazywają Prostą, i zapytaj w domu Judy o Saula z Tarsu. Oto bowiem się modli. Widzimy tutaj świeżo nawróconego Saula. Jeszcze nie ma imienia Paweł. Ma na imię Saul, bo tak się pierwotnie nazywał. I ten człowiek co dopiero nawrócił się. I charakterystyką tego okresu jest to, że taka osoba woła do Boga. Modli się. Nie chodzi o zmawianie jakichś modlitw wyuczonych z książek czy gdzieś zapisanych. Modlitwa to jest rozmowa z Bogiem. Czyli dziecko Boże, tak jak mówi małe dziecko do swoich rodziców, to dziecko Boże mówi do swojego Ojca w niebie. I z kolei Ojciec odpowiada przez Słowo Boże, przez Biblię. I to jest dialog. To nie jest tak, że to jest jakaś jednokierunkowa rozmowa, czyli że dziecko mówi do Boga, a Bóg nic nie mówi. To nie jest wtedy prawda biblijna. Prawda biblijna jest taka, gdy my modlimy się do Boga i znajdujemy odpowiedź od Boga w Słowie Bożym. Znajdujemy odpowiedź czytając Biblię. Bo Bóg dał nam swoje Słowo, które jest właśnie zapisane w Biblii. W Ewangelii Mateusza, 10 rozdział, 28 werset, Pan Jezus mówi takie słowa: i nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który może i duszę, i ciało niszczyć w piekle. Czyż nie sprzedają za grosz dwu wróbli? A jednak ani jeden z nich nie spadnie na ziemię bez woli Ojca waszego.
Nawet wasze włosy na głowie wszystkie są policzone. Nie bójcie się, jesteście więcej warci niż wiele wróbli. Każdego więc, który mnie wyzna przed ludźmi, i ja wyznam przed Ojcem moim, który jest w niebie. Ale tego, który by się mnie zaparł przed ludźmi, i ja się zaprę przed Ojcem moim, który jest w niebie. Nie mniemajcie, że przyszedłem przynieść pokój na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokój, ale miecz. Bo przyszedłem poróżnić człowieka z jego ojcem i córkę z jej matką i synową z jej teściową. Tak to staną się wrogami człowieka domownicy jego. Kto miłuje ojca albo matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto miłuje syna albo córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Te słowa Pan Jezus powiedział i powtarza tu kilka razy: nie bójcie się. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą. Pokazuje nam, że śmierć ciała nie narusza życia duszy. Człowiek jest duchem, duszą i ciałem. W momencie, kiedy następuje śmierć ciała, duch i dusza dalej funkcjonują. Pismo Święte nasze ciało porównuje do namiotu. I jeżeli ktoś z nas był na wycieczce, czy to w górach, czy nad jeziorem, to wie, że namiot to jest takie miejsce zamieszkania, które jest liche, słabej jakości i przeznaczone na bardzo krótki czas. I tak jest z nami. Nasze ciało jest nam dane na krótką chwilę. Nawet jest porównane do trawy, która dziś jest, a jutro jest w piec wrzucana. Jest porównane do rzeczy bardzo ulotnych, bo człowiek ma wieczność w swoim sercu. Jest istotą, która ma po prostu nieskończony co do czasu swojego istnienia byt. A czas przebywania w tym namiocie jest krótką chwilą, krótką wycieczką. I od tego, jak na tej krótkiej pielgrzymce tu na ziemi ustosunkujemy się do Słowa Bożego, do Boga, zależy, co będzie z nami na zawsze w wieczności. I bardzo ciekawe jest, że Pan Jezus mówi wielokrotnie tutaj, żeby się nie bać tych, którzy razem z nami są na tej krótkiej wycieczce, na tej krótkiej pielgrzymce. I że nawet jeśli trzeba, to mamy się z nimi pokłócić. Bo my mamy stanąć po stronie Boga, po stronie Pana Jezusa. Mamy się przyznać do Pana Jezusa jako naszego Zbawiciela. Nawet jeżeli to spowoduje niezrozumienie wśród innych ludzi, którzy też są na tej pielgrzymce. I Pan Jezus wręcz powiedział, że to jest tak jakby przyniesienie miecza na ziemię. Że ci ludzie, którzy sami nie będą chcieli pójść za Panem Jezusem, będą zwalczać tych, którzy chcą iść z Panem Jezusem. Więc wybierając życie wieczne z Panem Jezusem, muszę być pewien tego, że nie wszystkim się to spodoba, ludziom mieszkającym w takich samych lichych namiotach, jak mój namiot, czyli moje ciało. I kolejna rzecz. Jesteśmy więcej warci niż wiele wróbli.
A jest powiedziane, że ani jeden z tych wróbli nie spada na ziemię bez woli Ojca. Czyli sam Bóg, żeby spadł wróbel na ziemię, musi wydać pozwolenie, decyzję, dekret, żeby wróbel, jakich setki widzimy zdechłych w różnych miejscach, żeby ten wróbel zakończył swoje życie. Tak samo o Twoim i o moim mieszkaniu w tym namiocie, a dokładnie o Jego powstaniu, bo zostaliśmy przez Boga utkani w łonie Matki, ale też o zakończeniu tego bycia w tym namiocie, czyli o śmierci, decyduje Ojciec. Nie Ty, nie ja. Nie mogę nawet o jedną sekundę wydłużyć ani skrócić swojego życia. Tak samo jest z Tobą. I to Bóg wydaje decyzję. Jeżeli On wie, że Ty już to, co trzeba wiedzieć o tym, jak dostać się do nieba, wiesz, i On wie, czy Ty zrozumiałeś, i On wie, czy Ty odrzuciłeś Ewangelię lub przyjąłeś, to w tym momencie kończy się Twoja przydatność na tej ziemi. Nawet jest powiedziane, że człowiek jest porównany do drzewa, które albo wydaje owoce, albo nie. Człowiek, który zwleka z decyzją o pojednaniu się z Bogiem, jest porównany do drzewa niewydającego owocu. I taki człowiek, nie wydając owocu dla Boga, jest przez Boga przeznaczony na ścięcie. I porównanie do pracy ogrodnika przywodzi tutaj właśnie to, że takie ścięte drzewo gdzie się wrzuca? Do kompostownika lub do płomieni. Generalnie próżno ziemię zajmuje, takie słowa padają w Ewangelii. I tak samo jest z człowiekiem, który zrozumiał, że Jezus umarł za jego grzechy, ale nie chce pójść za tym, nie chce skorzystać ze zbawienia. Słowo Boże mówi, próżno ziemię zajmuje. I jest to bardzo duża odpowiedzialność, bo Faraon dostał taką możliwość kilka razy, gdy Mojżesz stawał przed nim i świadczył o Bogu. I jest powiedziane, że Faraon nie przyjmował poselstwa od Boga i Faraon zatwardził swoje serce. Po raz kolejny Mojżesz stanął przed nim i po raz kolejny czytamy i Faraon zatwardził swoje serce. Ale to nie trwało w nieskończoność. Po pewnym czasie czytamy straszliwe słowa, że po kolejnym odrzuceniu Bożego poselstwa później to już Bóg zatwardził serce Faraona. Jest taki wodospad Niagara. On się znajduje na pograniczu Kanady i Stanów Zjednoczonych. Kto był albo czytał o nim, wie, jak bardzo jest on majestatyczny. I on ma bardzo silny nurt. I jest taka czerwona linia na tym, na tej rzece, która zasila ten wodospad. Przed czerwoną linią można jeszcze różnymi sposobami zawrócić. Te statki wycieczkowe, które pokazują turystom ten wodospad i majestat tego Bożego stworzenia, nie przekraczają tej linii. Ale jest historia o lekkomyślnym młodzieńcu, który płynął tą rzeką i wiedział o tym, że jest takie miejsce.
Płynął tą rzeką, ale nie zważał na wołania tych, którzy z brzegu wołali, żeby zawrócił. Dopiero zagrożenie zobaczył po przekroczeniu tej czerwonej linii. Ale wtedy było już za późno. Więc Słowo Boże nas wielokrotnie i wieloma sposobami zachęca. Nie bój się tych, którzy mają inne zdanie od Boga. Bój się tego, od którego decyzji zależy, czy jakiś wróbel spadnie na ziemię i od którego zależy, czy przeżyjesz kolejną chwilę. Od niego zależy, czy będziesz jeszcze mógł oddychać, czy twoje serce dalej będzie biło. On chce twoje serce. Bóg patrzy na serce, na szczery stan człowieka. On widzi, co jest w twoim sercu i nie jesteś w stanie go oszukać. Więc uwierz w Pana Jezusa Chrystusa jeszcze dziś. Pan Jezus umarł na krzyżu Golgoty w twoje miejsce i twoja grzeszność może być włożona na Pana Jezusa właśnie przez to, że uwierzysz w to, że ta doskonała ofiara wystarczy, żeby zgładzić wszystkie twoje grzechy. I wtedy stanie się cud, jeśli uwierzysz Pana Jezusa, że Jego świętość zostanie przypisana tobie. W tym momencie następuje coś, co nie potrafimy opisać ludzkimi słowami. Używamy różnych terminów, na przykład podwójne przypisanie. I to słowo oznacza, że tobie będzie przypisana świętość Chrystusa, tak jakbyś nigdy nie zgrzeszył. A Chrystusowi jest przypisana w momencie, gdy uwierzysz, cała twoja grzeszność. On zgładził ją na krzyżu Golgoty. I cały sąd za wszystkie twoje grzechy, jeśli uwierzysz Pana Jezusa, Pan Jezus zgładził na krzyżu Golgoty w 3 godzinach ciemności. W momencie, kiedy krzyczał: Boże mój, dlaczegoś mnie pozostawił? To był krzyk, który był spowodowany tym, że na nim były nasze grzechy. Jeżeli nie skorzystasz z tej doskonałej ofiary Pana Jezusa, jeśli nie wyznasz Bogu twoich grzechów, nie powiesz do Niego czegoś w rodzaju: Boże, jestem grzesznikiem, potrzebuję twojego ratunku, wiem, że Jezus umarł za moje grzechy i że ta doskonała ofiara całkowicie wystarczy na zgładzenie moich grzechów, to jeżeli tego nie powiesz, to przez wieki z twojego wnętrza będzie się odbywać krzyk: Boże mój, czemuś mnie pozostawił? Ale wtedy już będzie za późno. Otwórzmy Słowo Boże w 2 miejscach. List do Rzymian, 5 rozdział. 6 wiersz. Chrystus, gdy jeszcze byliśmy słabi, we właściwym czasie umarł za bezbożnych. Rzadko się zdarza, że ktoś umrze za sprawiedliwego. Prędzej za dobrego gotów ktoś umrzeć. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Tym bardziej więc teraz, usprawiedliwieni krwią Jego, będziemy przez Niego zachowani od gniewu. Jeśli bowiem będąc nieprzyjaciółmi zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna Jego, tym bardziej będąc pojednani dostąpimy zbawienia przez życie Jego. A nie tylko to,
lecz chlubimy się też w Bogu przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego teraz dostąpiliśmy pojednania. Świadectwo tego listu mówi, że kiedy w nas nie było żadnej mocy do tego, żeby cokolwiek w Bożych sprawach osiągnąć, Chrystus za nas umarł. Ten czas, kiedy Chrystus za nas umarł, jest nazwany właściwym czasem. Czyli to nie była pomyłka, że Chrystus umarł za całkowicie bezużytecznych. To był Boży plan, że my właśnie dlatego, że nikt z nas o własnych siłach nie mógł osiągnąć zbawienia, że my potrzebowaliśmy ratunku. Bez naszej możliwości współdziałania z Bogiem to zbawienie musiało się odbyć. I tak jak żaden z nas nie miał nic wspólnego ze swoimi pierwszymi narodzinami, tak samo nikt z nas nie ma nic wspólnego z narodzeniem z Boga. Po prostu dziecko, gdy się urodzi, nie ma wpływu na to, że się urodzi. To zdradza Bóg. Duch Święty na taką osobę oddziaływuje. Jedyna odpowiedzialność takiego grzesznika to jest uwierzyć. Uwierzyć Panu Jezusowi. Uwierzyć, że Jego ofiara jest wystarczająca i doskonała. Apostoł Paweł tutaj podnosi taki argument, że rzadko zdarza się, że ktoś umrze za sprawiedliwego. Prędzej za dobrego gotów ktoś umrzeć. Słyszymy o takich przypadkach bohaterstwa, że jakiś człowiek umrze za kogoś, kto jest znany z tego, że jest uważany za dobrego. Kiedyś był taki przypadek, że profesor na Politechnice Gdańskiej został zaatakowany przez studenta niezadowolonego z oceny. I ten profesor był powszechnie szanowany i jego asystent zasłonił go i dostał siekierą od tego studenta. Bo ten asystent uważał tego profesora za kogoś właśnie dobrego. Przykład, który tu jest mówiony. Rzadki przykład, że ktoś za dobrego gotów jest zaryzykować życie i umrzeć. Z kolei Bóg nie tak postąpił. Bóg zesłał swojego Syna, najcenniejsze to, co miał, i Jezus umarł za bezbożnych. Gdy byliśmy jeszcze grzesznikami, gdy w nas nic nie ma i nie było, co mogłoby się podobać Bogu. Chrystus za nas umarł. Nie było w nas nic dobrego. Każdy z nas na swoją drogę zboczył. Każdy z nas był bezbożny. I na podstawie tego, jaki jest wspaniały Bóg, że gdy jeszcze w nas nic nie było, to posłał swojego jedynego Syna, apostoł Paweł dalej rozwija myśl. Tym bardziej teraz, usprawiedliwieni krwią Jego, będziemy przez Niego zachowani od gniewu. Tak, gniewu. To jest bardzo niepopularne słowo. Bóg się gniewa. Bóg się gniewa na ten świat. Bóg jest gotów sądzić. I ten świat będzie osądzony. Diabeł i jego aniołowie trafią do jeziora ognistego, płonącego na wieki wieków siarką i ogniem. I niektórzy ludzie, którzy będą razem z diabłem, trafią do tego miejsca, mimo że Bóg piekło przygotował dla diabła i jego aniołów, a nie dla ludzi. To niektórzy ludzie nie skorzystają niestety z ofiary Pana Jezusa i trafią do jeziora ognia. I tu jest powiedziane, że tym bardziej więc teraz usprawiedliwieni krwią Pana Jezusa będziemy przez Boga zachowani od tego należnego nam gniewu. Nie mamy podstaw, żeby się bać, jeśli uwierzyliśmy Panu Jezusowi. Nie mamy podstaw, żeby lękać się należnego nam gniewu, bo Jezus za nas umarł. Jeśli bowiem będąc nieprzyjaciółmi, czyli wrogo nastawionymi do Boga,
zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna Jego, tym bardziej będąc już pojednani, dostąpimy zbawienia przez życie Jego. Po prostu doskonała ofiara Pana Jezusa jest absolutnie wystarczająca do tego, żeby komuś zapewnić przyjście do Boga i potem zachowanie go w jedności z Bogiem i doprowadzenie go do wiecznego życia w niebie. Drugie miejsce, które chciałbym, żebyśmy wzięli pod uwagę, to jest pierwszy list Jana, 4 rozdział. Dziewiąty i 10 wiersz. W tym objawiła się miłość Boga do nas, że Syna swojego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy przez Niego żyli. Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze. Widzimy, że jest tu mowa o objawieniu Bożej miłości. Słyszeliśmy przed chwilą o tym, że kiedyś objawi się Boży gniew. Tu mówimy o Bożej miłości. Miłosierdzie poprzedza sąd. Gdy Izrael miał wytępić Kananejczyków z ziemi obiecanej, to musiał wyrżnąć wszystkich co do nogi. Jednakże był taki zwyczaj, że jeśli później prowadził wojny, to nie było już tego wymogu. Było powiedziane, że zanim zaatakuje takie miasto, ma zaproponować temu miastu pokój. Miłosierdzie uprzedza sąd. I tak właśnie jest z relacją między nami a Bogiem. Bóg jest gotowy, aby sądzić, ale zanim będzie pora na sąd wieczny, to proponuje łaskę w Jezusie Chrystusie, że kto chce być uratowany, to może to zrobić tylko i wyłącznie w Panu Jezusie. Tylko przez Niego można dostąpić zbawienia. Nie ma żadnego innego imienia danego pod niebem ludziom niż imię Pana Jezusa Chrystusa. Tylko przez Pana Jezusa jest możliwe zbawienie. I jest powiedziane, że właśnie Bóg uprzedził. On zanim po prostu było możliwe z naszej strony cokolwiek, On darował swojego Syna jako ubłaganie za grzechy nasze. I kolejne miejsce to jest z tego samego listu Jana, 5 rozdział od 9 wiersza. Jeśli świadectwo ludzkie przyjmujemy, to tym bardziej świadectwo Boże, które jest wiarogodniejsze. A to jest świadectwo Boga, że złożył świadectwo o swoim Synu. Kto wierzy w Syna Bożego, ma świadectwo w sobie. Kto nie wierzy w Boga, uczynił go kłamcą, gdyż nie uwierzył świadectwu, które Bóg złożył o swoim Synu. A takie jest to świadectwo, że życie wieczne dał nam Bóg, a życie to jest w Synu Jego. Kto ma Syna, ma życie. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma życia. To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne. Taka zaś jest ufność, jaką mamy do Niego, iż jeżeli prosimy o coś według Jego woli, wysłuchuje nas. A jeżeli wiemy, że nas wysłuchuje, o to Go prosimy, wiemy też, że otrzymaliśmy już od Niego to, o co prosiliśmy. Zatem mamy tutaj świadectwo apostoła Jana,
że jesteśmy w pewnym sensie zobowiązani do tego, żeby uznać to, co Słowo Boże mówi. Bo jeżeli Słowo Boże do nas coś mówi, a my tego nie przyjmujemy, to w pewnym sensie czynimy Boga kłamcą. Czy Bogu się podoba, jak ktoś mówi o nim, że jest kłamcą? Nie. Już sam fakt odrzucenia Jezusa jest takim grzechem, który gdyby nawet człowiek był święty i nigdy nie popełnił żadnego grzechu i tylko jeden grzech jego polegałby na tym, że nie chce przyjąć Pana Jezusa jako Zbawiciela, to to by już wystarczyło na jego potępienie. Ale oczywiście wiemy, że ludzie mają więcej grzechów niż tylko ten jeden. Więc jeśli świadectwo mamy od człowieka i pytamy go, jak dojść w to lub tamto miejsce w Kępnie. Pierwszy raz w życiu jestem w Kępnie, załóżmy, nie wiem jak trafić do Biedronki, pytam jak dojść, a przypadkowo spotkana osoba zapytana przeze mnie mówi, pójdziesz tam prosto dwie przecznice, a potem skręcisz w lewo i będzie Biedronka. A ja się odwracam i idę w przeciwnym kierunku. Czy ta osoba byłaby zadowolona? Nie byłaby. Byłoby jej przykro, bo uczyniłbym z niej osobę, która przynajmniej strzępiła sobie język, albo wręcz uczyniłbym z tej osoby kłamcę, gdybym powiedział, kłamiesz, tam nie ma Biedronki. Nie, tam na pewno nie ma Biedronki. Kto wierzy w Syna Bożego, ma świadectwo w sobie. W ten sposób mamy świadectwo, że wierzymy w Jezusa Chrystusa, który od zawsze był Synem Bożym, jest Synem Bożym i będzie Synem Bożym. Nie było w historii takiego momentu, w którym Jezus nie był Synem Bożym. Tak samo jak nie było takiego momentu w historii, kiedy Ojciec nie był Ojcem. Bóg Ojciec zawsze był Ojcem i Bóg Syn zawsze był Bogiem Synem. To jest odwieczna relacja. Zawsze tak było. I to jest użyte przez Boga jako argument, że jeśli mamy tą świadomość, że mamy wiarę w Syna Bożego, to wtedy to świadectwo w sobie mamy. I jest wyraźnie powiedziane, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym, czyli Bogiem, bo potem jest, kto nie wierzy w Boga. Czyli kto wierzy w Syna Bożego, czyli Boga, ma świadectwo w sobie. Kto nie wierzy w Boga, tu chodzi o osobę Syna Bożego, uczynił go kłamcą, gdyż nie uwierzył świadectwu, które Bóg złożył o swoim Synu. Pan Jezus jest właśnie tym, o którym Bóg złożył świadectwo. I to jest podstawa do tego, żeby mieć zbawienie. I dalej jest wyjaśnione, o jakie świadectwo chodzi. A takie jest to świadectwo, że życie wieczne dał nam Bóg. Tak, życie wieczne jest nam podarowane przez Boga i może każdy z nas to życie wieczne mieć. Co to jest życie wieczne? Życie wieczne to jest takie, które się nigdy nie kończy. Ale to nie wszystko. Życie wieczne to jest takie, które również nigdy się nie zaczęło. I takie, które nie ma początku i nie ma końca, bo słowo wieczny to nie znaczy niekończący się. Słowo wieczny znaczy bez początku i bez końca. I takie życie jest w Chrystusie Jezusie, Synu Jego. Kto ma Syna, ma życie. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma życia. Czyli posiadanie Pana Jezusa jest tym punktem, który powoduje, że ktoś ma życie i tym punktem, który powoduje, że jeśli ktoś nie ma Syna, ten nie ma życia. Bardzo ciekawy jest 13 wiersz. To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne. Wiedzieli. Możemy to wiedzieć. To jest kluczowa rzecz, że można wiedzieć, że ma się życie wieczne. Na jakiej podstawie? Wystarczy, że ocenię sam, czy wierzę w imię Syna Bożego. Ja wierzę w imię Syna Bożego, mam życie wieczne.
Bo to jest jedyny powód, przyczyna i związane z tym konsekwencje. Jeśli mam Syna, mam życie. Jeśli wierzę w imię Syna Bożego, mam życie wieczne. I teraz dwa takie wiersze, 14 i 15, które pokazują nam mechanizm związany z modlitwą. Taka zaś jest ufność, jaką mamy do Niego, iż jeżeli prosimy o coś według Jego woli, wysłuchuje nas. I to właśnie jest sedno. Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i do poznania prawdy doszli. Jeśli chcemy to, co Bóg chce, to mamy gwarancję, że nas wysłucha. Jeśli prosimy Boga o zbawienie, to On chętnie je da bez wypominania. Jeśli prosimy Boga o to, żeby nam dał zrozumienie prawdy Bożej, to On nam je chętnie da. Bo taka jest ufność, jaką mamy do Niego, że jeśli prosimy o coś według Jego woli, a Jego wolą jest, aby wszyscy ludzie byli zbawieni, w tym również Ty, w tym również ja. I aby do poznania prawdy doszli. Czyli jeśli w czymś brak mi poznania, mam się zwrócić do Boga, prosić Go. Boże, nie rozumiem tej kwestii. Otwieram Słowo Boże, kieruj moimi oczami tak, żebym znalazł odpowiedź. I czytam. Najlepszy sposób czytania Biblii to jest od pierwszej Mojżeszowej do objawienia, od pierwszego rozdziału pierwszej Mojżeszowej do 20 rozdziału objawienia. Żaden fragment Słowa Bożego nie jest ważniejszy niż inny fragment Słowa Bożego. Dlatego całą Biblię należy czytać od początku do końca. Oczywiście na samym początku łatwiej jest zacząć od Nowego Testamentu, czyli zacząć od Ewangelii Mateusza do objawienia i potem przejść do Starego Testamentu. To jest jedyne źródło prawdy Bożej dziś. Nie ma innego źródła. A jeżeli wiemy, że nas wysłuchuje, o co Go prosimy, wiemy też, że otrzymaliśmy już od Niego to, o co prosiliśmy. Jeśli prosisz Boga o życie wieczne, to to jest zgodne z Jego wolą, to On ci to życie wieczne da bez wypominania, bo to jest Jego wola, żeby takie życie wieczne każdy miał i każdy do poznania prawdy doszedł. Szanowny przyjacielu, tylko w Panu Jezusie Chrystusie jest ratunek przed należną Tobie karą piekła wiecznego. Słowo Boże mówi wyraźnie, co musi się stać, abyś był zbawiony. Pan Jezus Chrystus, jedyny bez grzechu, wziął na siebie Twoje grzechy. Umarł na drzewie krzyża zamiast Ciebie. Możesz skorzystać z tego doskonałego dzieła Pana Jezusa. W jaki sposób? Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony. Uczą o tym Dzieje Apostolskie, 16 rozdział, 31 werset. Jeśli chcesz rozpocząć korespondencyjny kurs biblijny lub otrzymać bezpłatnie Nowy Testament Pana Jezusa Chrystusa, napisz do nas, wyślij SMS-a lub zadzwoń. Czytaj.biblię, tak zwana małpa, onet.pl. Telefon 739-089-088. Możesz też napisać adres pocztowy Czytaj Biblię, skrytka 31 63 500 Ostrzeszów. Kanał na YouTubie Czytaj Biblię Ostrzeszów. Serdecznie zapraszamy do uwierzenia Panu Jezusowi Chrystusowi. Wszelkie pytania, jakie zadasz, postaramy się jak najbardziej odpowiedzieć Tobie według Słowa Bożego. Jeśli akceptujesz Słowo Boże jako podstawę, na której oczekujesz odpowiedzi,
zapraszamy do kontaktu. Jesteś serdecznie zaproszony do tego, żeby zamówić u nas bezpłatny Nowy Testament Pana Jezusa Chrystusa albo Biblię, albo chrześcijańską literaturę. Bezpłatnie i bez wypominania. Nie troszcz się o koszty, dlatego że jeśli nie będziemy w stanie Ci ich wysłać, to po prostu poinformujemy, że nie damy rady. Ale jeśli damy radę, to dostaniesz je bezpłatnie. Serdecznie zapraszamy do kontaktu z Bogiem.